Witamy Was w metalowym odcinku podcastu Złoty Tron. A dla tych, co nie zrozumieli, witamy Was w 7 odcinku podcastu Złoty Tron. Przed Wami Ziggy, Vincent i Szwagier. Zapraszamy. Na sam początek, jak zawsze, mały update, mała aktualizacja tego, co się dzieje na naszych warsztatach hobbystycznych. Zaczniemy może od Wincu. Ty najwięcej chyba z nas w tym miesiącu zrobiłeś, w tym okresie, więc może podzielisz się swoimi dokonaniami. Do moich osiągnięć należy. W CV sobie wpiszę. Moje mocne strony to. Zrobiłem drop poda dla moich 30-kowych Nightlordów. Udało mi się tam gdzieś wyciągnąć, miałem takie... Kiedyś zamawiałem sobie drzwi do Rhinosa, dwie pary dla Nightlordów i przez przypadek dostałem drzwi do Rhinosa i dostałem drzwi do Landraidera, których nie potrzebowałem. Więc udało mi się wyciąć te wszystkie ikonki tej nastromiańskiej czaszki ze skrzydłami. Mm-hmm. I przykleić po prostu na takim zwykłym drop podzie, który można sobie kupić od GW. A myślałem, że kupiłeś Landraidera. Dostałeś drzwiczki, do komplektu kupiłeś Landraidera. Nie, Landraidera akurat już mam. Drop poda konwertowałeś? To jest taki normalny ten... To jest zwykły drop pod, bo w 30 każdy legend może mieć drop pody zwykłe. Dla wybranych jednostek, dla weteranów czy coś takiego. Ja akurat sobie robię ten Terror Assault i tam jest taka zasada, coś tam i po prostu dla terror składów możesz jako transport wziąć. Czyli mówisz o formacji, której za chwilę nie będzie. Nie, w 30 na razie. No, 30 jeszcze. Dojdziemy do tego, jak się ma nowa edycja do Horus Heresy, więc o tym pogadamy. No ale tak czy tak, na razie mam drop poda. Myślę, że nawet jeśli to nie wycofają tego, za dużo graczy mam po prostu drop pody. I tyle. I w sumie, nie, przepraszam, jeszcze zrobiłem 3 raptorów, może mi się ich dzisiaj wieczorem uda dokończyć, jeden jest już tak na 90% gotowy, wystarczy. A do zrobienia masz jeszcze hashtag highlight runfangiem. Tak, jak zawsze, nienawidzę tego robić. I 2 raptorów jeszcze zrobiłem z bronią specjalną, jeden z meltą, drugi jest z miotaczem ognia, wybór broni przypadkowy, po prostu akurat to miałem... Złapałem pierwszą lepszą wypraskę z tego, z Kalta i akurat to było na tej wyprasce. Magnesiki więc... czy bez? W nadgarstkach, bo w 30 raptory mogą mieć chyba tylko ze Special Weapons Flamery. Natomiast jak gram w 40, to zazwyczaj raptorom daję melty. Więc żebym mógł sobie mieć różne opcje. Jednemu brakuje głowy. Więc może mu dzisiaj tą głowę zdążę zrobić i muszę im jeszcze doczepić plecaki. Ale wszystko już jest pomalowane w głównych kolorach, łosze i tak dalej. Także został mój kochany Runfang i tyle, w sumie 4 modele. A też Fagier? Z racji przygotowań do ślubu i wesela w ciągu ostatniego miesiąca udało mi się... Miodowego. I wyjazdu, tak, na tydzień. Chociaż wyjazd na tydzień miodowy też miał swój aspekt hobbystyczny. W każdym razie przez to, że tyle się działo w życiu, no to czasu było jakby troszkę mniej na malowanie, ale co się udało tam wycisnąć z paru wieczorów, to wycisnąłem. Z rzeczy, które pomalowałem, będę się wspomagał pomocą naukową w postaci notatnika. Skończyłem oddział assaultów z drugiej kompanii Ultramarinesów, 7 oddział sierżanta Uliusa Ixiona. Jest już gotowy, w pełnym składzie 10-osobowym. Wszyscy mają plecaczki z magnesami, czyli można im dać zwykłe plecaczki, można im jump packi dać. Co dalej? Teren, który w poprzednim odcinku miałem lekko napoczęty, jest już w tym momencie do końca sklejony, znaczy no zapodkładowany na czarno. Będzie malowany w czasie najbliższym, jak dokupię sobie farbkę oliwkową, od której zaczynam, malowanie już mi się kończy. Oprócz tego zrobiłem jeszcze drugi teren, taki fragment muru, inspirowany Dawn of War'em 2, praktycznie żywcem wzięty. Z jedną taką opcją, że fragment tego terenu jest zdejmowalny i w środku jest taka mała komora, w której będę trzymał wszystkie elementy
magnesowane, czyli bronie do Razorbacków. Jeżeli te Razorbacki wystawiam jako Rhinosy, no to żeby to mi się nie walało gdzieś tam po półce, to żeby było w środku. Plecaczki zapasowe do postaci, bronie specjalne, bronie ciężkie, które nie są w danym momencie założone, żeby to wszystko było w jednym miejscu. No bo jeszcze trzeba zwrócić uwagę, że te, one stoją przy twojej małej ekspozycji figurek, więc żeby te wszystkie magnesowane rzeczy nie leżały po kątach gdzieś tam, to możesz ładnie tutaj sobie schować. Nie? Dokładnie. I też do transportu kiedyś gdzieś, jak będę gdzieś chodził, na przykład, nie wiem, to jak będę brał tereny i figurki, to można to schować tak, żeby nie wyleciało. Czyli tak, to tyle jeśli chodzi o budyneczki. Skończyłem Kill Team World Bearersów do Shadow War Armageddon 5. A nie mówiłeś o tym w poprzednim odcinku? Mówiłem chyba, że zacząłem ich. Tak, tak. Byli sklejeni, wydaje mi się wtedy. Zgodnie z planem to są World Bearersi, mają kalkomanie, skalta. Niestety mój aparat na tyle kiepsko rozróżnia odcienie czerwieni i ciemnej czerwieni, że są ledwo widoczne chyba na tym zdjęciu, które teraz widzicie, te kalkomanie. Ale możecie wierzyć, że tam są. No i co jeszcze? Pomalowałem jednego skauta do Black Templarów, skauta czy neofite, jak kto woli, który będzie podwójnego użytku. Będzie do 40 jako część oddziału Crusaderów i będzie do Armagedonu jako członek Kill Teamu i też rączki ma na magnesach. Można mu dać Close Combat Weapon z Bolt Pistolem albo snajperkę, w zależności od tego, jak go używamy. No i taki jest plan do wszystkich tych Shadow Warowych figurek, żeby w obliczu tego, że w czasie kampanii oni na pewno będą zmieniać wyposażenie, dobrze jak to wszystko jest na magnesach, tak? I tyle. To jest tyle z mojego warsztatu, czyli podsumowując, to jest 5 World Bearersów, 6 Black Templar, 6 chłopaków pomalowanych, jeden budynek sklejony, pomalowany do końca, jeden budynek w podkładzie. Może mało, może dużo, nie jest źle, biorąc pod uwagę, ile tego wszystkiego było. Zygi? No ja powiem szczerze, że nie pomalowałem żadnego modelu. Zupełnie ani jednego modelu nie tknąłem farbą. Poza tym, że... dwie rzeczy mi w tym przeszkodziły. Przede wszystkim budowałem te tereny do Shadow War Armageddon, które widzicie i które widzieliście parę razy już na blogu. I też je malowałeś, więc można powiedzieć, że... No tak, tak, ale mówię o modelu, w sensie figurki, w sensie... No tak. Orka, tyranida, tak. Natomiast terenowo, tak, pomalowałem kilka puszek, chyba z 6 czy 7 puszek już pomalowałem. Bardzo dużo jest takim stadium w kolorach bazowych i właściwie jeszcze 2 dni i będą wszystkie tereny gotowe, będę mógł cały stół zapełnić sobie swoimi własnymi terenami śmieciowymi, jak to nazywam, po prostu one są ze wszystkiego, co tylko można. No i bardzo dużo czasu mi zajmuje niestety, albo stety, codzienne robienie odcinka z nowościami odnośnie 8 edycji, ale o tym do 8 edycji zaraz jeszcze porozmawiamy. Natomiast to zajmuje mi tak dużo czasu, że no niestety nie ma czasu usiąść i wziąć pędzla w rękę, po prostu. No, a... Przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz, to co napomknąłem, że wyjazd do Słowenii, którą polecam gorąco, jest tam jak w bajce, na naszą podróż poślubną, miał też jedno popołudnie, powiedzmy, poświęcone na hobby, to znaczy wyszukałem sobie na stronie Games Workshopu, tam gdzie jest wyszukiwarka sklepów, sklep w Lublanie, nie Games Workshopu, bo najbliższy Games Workshop był dopiero w Klagenfurcie w Austrii, ale FLGS, czyli Friendly Local Gaming Store, podskoczyliśmy tam i sobie zakupiłem 2 boksy Devastatorów Space Marinowych, żeby mieć pełny zestaw broni, bo w każdym boksie każda ciężka broń występuje 2 razy, czyli jak mamy 2 boksy, to jest 4 razy każda broń. I tych Devastatorów, o czym też zapomniałem powiedzieć, zacząłem już malować. 3 jest już w kolorach bazowych i już zaczynałem ostatnio robić highlighty na zbroi niebieskie. Także to też, to jest w sumie pierwsze w kolejności, co będę robił, żeby teraz dobić tych 10 Devastatorów i tym samym mieć gotową Demi Company, która pewnie nie będzie już legalną formacją w 8 edycji, ale nie szkodzi, no jest to flafowe, tak? Pół kompania jest flafowa i zawsze będzie spoko. Najładniej się na półce też prezentuje. Z pewnością. No tak swoją drogą, troszeczkę już zahaczając o 8, skoro znika, bo ta formacja znika, tak? Ogólnie formacja tak. Jako formacja znika, ale będą nowe foki, może jako nowy fok będzie coś w stylu... Dokładnie, że będziesz musiał mieć jeden oddział z tego, jeden oddział z tego, jeden oddział z tego, po jednym oddziale ze wszystkiego i każdy z tych będzie musiał być na przykład w połowie, nie będzie mógł mieć więcej niż połowę ludków na przykład, nie? Na przykład. I to już, Demi Company musi mieć... Demi Company to jest... Demi Company nie ustala liczebności poszczególnych czynników. Możesz dać 3 taktykale,
to są tylko i wyłącznie tactical składy mogą być, jeden fast attack i jeden heavy support. W fast attacku możesz mieć assaultów, motorników albo assault bike, no tak, tak, albo centurionów assaultowych, a w heavy supporcie możesz mieć dewastatorów albo centurionów dewastatorów. No, to wystarczy, tak, żebyśmy takie względzie, że możesz mieć tylko po, musisz mieć po jednym. Nawet w tych przykładowych fokach, które już wypuścili, był batalion, chyba to się nazywało, gdzie było 2 do 6 trupsów, 0 do 3 heavy supportów, 0 do 3 fast ataków i tak dalej. Więc nawet używając ich, też będzie można wystawić te figurki. Ale o 8 edycji porozmawiamy zaraz po tym, jak przejrzymy sobie White Dwarfa, który obchodzi swoje 40. urodziny. White Dwarf jako magazyn oczywiście. No, także zapraszamy za... Momencik. 3 sekundy po jingle. Dobrze, słuchajcie, no, nowy White Dwarf jest rocznicowym wydaniem, jest celebracją 40 lat tego czasopisma, co jest wynikiem bardzo imponującym, no nie oszukujmy się. No, nie licząc jakichś gigantów publicystycznych typu jakiś Time Magazine albo coś takiego, no to w naszej tej niszy, właściwie to jest nisza w niszy, bo jest ogół nerdów, w nerdach są gracze towarzyscy, w graczach towarzyskich mamy planszówkowców, miniaturkowców i tak dalej. Gdzieś tam głęboko jesteśmy my, którzy zajmujemy się hobby Games Workshopu. I to jest magazyn dedykowany właściwie tylko dla ludzi, którzy grają w rzeczy Games Workshopu. Bo jak gracie we Flames of War czy jakiekolwiek inne miniaturkowce, to już nie jest magazyn dla was. I magazyn, który ma tak wąski target, jeżeli potrafił się utrzymać 40 lat, no to jest to godne uwagi. Przy czym nie jest to tanie pismo. Przy czym nie jest to tanie. W momencie jak było tanie, bo kosztowało 12 zł, to było kiepskie i było właściwie katalogiem reklamowym, co nowego wypełniliśmy. Tak, zero prawie artykułów, tylko reklamy. Tak, tak, dla tych, którzy nie wiedzą, w ogóle magazyn White Dwarf to tam zaczyna się od tam 1977 roku, tak? To jest w ogóle lata, prehistoria zupełnie, zanim jeszcze każdy z nas się urodził. Dużo przed nami. I po prostu ten magazyn w ogóle był założony przez dwóch ludków, Jana Livingstone'a i już nie pamiętam drugiego gostka. Nie pamiętam drugiego. Założyciela numer dwa. Tak, założyciela numer dwa, nie pamiętam. Ale Jan Livingstone jest najważniejszy tutaj. I oni w ogóle na początku nie robili żadnych gier, bo White Dwarf nie był o grach, które robią, tylko o grach, które sprowadzają. I w ogóle handlowali grami. I mieli swój mail order i po prostu mieli co dwumiesięczny magazyn, także White Dwarf przeistoczył się z magazynu o wszelakich grach i tam dorzucali różne reklamy, dodatki, scenariusze, postacie, zasady i oczywiście był też katalogiem sprzedażowym. Przeistoczył się z dwumiesięcznego magazynu, tak jak Michał wspomniał przed chwilą na... Potem był miesięcznikiem, miesięcznikiem przez chwilę był dwutygodnikiem, jeżeli się nie mylę. Nie był dwutygodnikiem, był tygodnikiem. On zawsze był tygodnikiem i teraz znowu wrócił do formy swojej comiesięcznej, takiej, na której był najdłużej. Jest to jedno, tak jak mówiłeś, jest to jeden z magazynów, które faktycznie trzymał się najdłużej i to jest wyczyn sam w sobie po prostu, już nawet nieważne, że to jest w niszy, po prostu to... Ciężko jest znaleźć, no nie wiem, chyba National Geographic jako magazyn chyba utrzymuje się mniej więcej, no dłużej na pewno, bo to tam od lat 20 chyba w ogóle National Geographic, z tego co ja wiem. Że to jest w ogóle niesamowite. No i cały ten numer jest poświęcony po prostu historii. Mamy wszystkie, wydaje mi się, że wszystkie okładki, 549 numerów wyszło White Dwarfa w sumie, z tego co pamiętam. Wszystkie te okładki są pokazane z autorem, mniej więcej o czym był magazyn, o czym krótką był numer. Krótką notką taką informacją. Tak, przez wszystkie strony. Także ten White Dwarf jest... Musicie się przygotować, chcąc kupić tego White Dwarfa, że to jest główny temat numeru. Wszystko inne jest drugoplanowe, zupełnie. Jest bardzo duży i ciekawy, dla ktoś chce się o tym dowiedzieć, artykuł o tym, o historii White Dwarfa, stąd wiem na te parę rzeczy, które wspomniałem. No ale jeżeli szukacie konkretnej informacji, to zastanówcie się dwa razy, czy te 30 zł, które wydacie na magazyn, jest warte tego, tak? Bo niestety... Ilość informacji takich jak poprzednio, znaczy niby jest wszystko, tak? Bo niby mamy nowości, niby mamy jakieś zasady, nawet specjalne do grania coś tam jakimś jednym dowódcy pierścieni, jakiś specjalny scenariusz. Niby mamy też Battle Report i wszystko jest, ale i tak wszędzie są wzmianki cały czas o tym, jaki White Dwarf nie jest fantastyczny i jak długo oni tego nie robią.
I to trochę męczy. Mnie to troszeczkę też zmęczyło, bo po prostu tak, co nie przewróciłem stronę, to o Jezu, znowu kilkanaście okładek. Znaczy, wiesz, możliwe, że ten taki, bo też mam niedosyt po zakupie i po przeczytaniu tego White Dwarfa troszeczkę, ale wydaje mi się, że to może wynikać z tego, że w ostatnim czasie Games Workshop trochę nas rozpuścił, bo codziennie wypuszczają jeden, a w niektóre dni nawet dwa artykuły na temat ósmej edycji, czyli mamy cały czas stały dopływ informacji, czegoś nowego na temat ósmej edycji, co nas najbardziej ekscytuje, bo przede wszystkim gramy 40. Tak, i nagle mamy White Dwarfa, gdzie prawie nic na ten temat nie ma, jeśli chodzi o ósmą edycję. Nie wiem, była wzmianka jakaś? Przegapiłem? Nie, nie ma chyba. Chyba ale nie ma. Właśnie, chyba nie ma. Ale nie, ja podejrzewam, że następny numer po prostu będzie poświęcony ósmej edycji. Znaczy nie mówię, że musiałaby być, natomiast skąd się bierze ten taki, być może podświadomy niedosyt po przeczytaniu. Sądzę, że to po prostu jest tylko takie wrażenie, bo masz informację tam, a chciałbyś się mieć tutaj i móc usiąść sobie na papierze i przeczytać. Tak. I jak za kilka miesięcy na przykład wrócimy do lektury tego White Dwarfa, to może się on okazać o wiele przyjemniejszy. Może, tylko po prostu teraz mamy hype, jedzie ten pociąg 40-kowy ósmej edycji. Chciałbyś już czytać, już coś widzieć, już, nie wiem, może nawet mieć darmową figurkę w White Dwarfie. Byłoby fajnie, ale podejrzewam, że tak jak mówisz, jak sam zauważyłeś, może następny numer taki będzie i właśnie w następnym numerze będą zasady, będzie coś wspomniane. No oczywiście będzie też powiedziane, ile będzie kosztować przede wszystkim, no ale... No, tak. Dobra, przelećmy sobie szybko, co tutaj w tym White Dwarfie mamy, jeśli chodzi o nowe releasy, nowe figurki. Na początek jest Grombrindal, czyli biały karzeł White Dwarf. Figurka urodzinowa, zawiera tort, zawiera pudełka z prezentami, nawet takie fajne pudełko z bolt pistolem, czy jakimś takim innym pistoletem, stylizowane na zabawkowe, wiecie, jak pistolety dla dzieci. Wygląda jak Nerfgun. Jak Nerfgun, no dokładnie. Ciekawostka z tym Grombrindalem, i to jest temat, który poruszymy sobie troszkę później, ponieważ ósmej edycji będą towarzyszyły nowe figurki Space Marinów, które no już troszkę obrazków wyciekło na ten temat. I Grombrindal na tej figurce ma na sobie Power Armor, bardzo mocno przypominający te nowe figurki, zawierający wiele elementów wspólnych z tego nowego Space Marina. Czym te nowe Space Mariny są, to jeszcze sobie podyskutujemy, bo to jeszcze nie jest określone. To jest twój konik, nie? Tej wiedzy nam jeszcze nie przekazał Games Workshop, ale tak, mam swoje pewne teorie, internet ma dużo więcej teorii na ten temat, więc będzie można o tym wspomnieć niedługo w tym odcinku. Dalej przechodząc, mamy kolejne budynki, bardzo ładnie wyglądające, tak samo jak poprzednie budynki do Shadow War Armageddon, które są też kompatybilne z tamtymi zestawami, też można je spinać w różnych konfiguracjach i tak dalej. Ziggy, wspomniałeś coś o tym dźwigu, że będziesz go miał. Tak, ten zestaw Vulcanic, Galvanic Servo-Holers. Zakupiłem sobie ten zestaw, dlatego że tak jak wspominałem na paru filmikach odnośnie swoich terenów, chcę jak najbardziej te swoje tereny związać z 40-kowymi terenami. I stwierdziłem, że cena ich jest tak niska za trzy fajne figurki, które są mega klimatyczne. Od GW kosztują 125 zł, jeśli się nie mylę. Tak, no na naszym FLG się na pewno... 106 zł. Tak, 106 zł. Więc kurczę, no za trzy fajne czołgi, tym bardziej, że one są tak mega czadelskie po prostu. Znaczy właśnie, bo zwróćmy uwagę, koparka jako koparka jest fajna, jest w klimacie. No. Ale ten dźwig... Dalej, mamy ciągniczek taki fajny, tak. Mały. I ten ciągniczek ma gąsienice bardzo przypominające Thunderfire Cannon. Co też jest produktem mechanikum, jest fajny taki spajający element, tak? Z kolei ten drugi ciągniczek, taki z podnośnikiem jakby hydraulicznym, on dosyć mocno przypomina te Forge Worldowe czołgi mechanikum. Okej, okay, to jest tak, kształt go. Automaty takie, tak? Tak, tak. I przód też taki jakby jadący do dołu, nie? Taką... Więc bardzo miło, że utrzymują spójną jakąś taką stylistykę. Mamy podstawki nowe. Sektor, tak. Mechanicus Industrial Bases, czyli takie z terenu przemysłowego sceniczne podstawki, gotowe, plastikowe. Zestaw kosztuje 100 zł z GW. I mamy tutaj 40 podstawek 32 mm, czyli takie, na które Power Armor się wsadza. 10 razy 40 mm terminatorowe. I dwie 65 mm to są, o ile się nie mylę, dreadnoughtowe. Bardzo fajna rzecz, gdyby nie to, że... Nie ma żadnych owalnych w tym. Nie ma żadnych podstaw. Wszystkie są okrągłe. Dlatego, że... ja wam powiem dlaczego. Dlatego, że te podstawki są zrobione pod Shadow War Armageddon i tam nie ma żadnych bajków, nie ma nic takiego, co możesz wziąć. Więc to są piechota... Ale właśnie, ale 65 mm na co jest w Armagedonie? Czy jest coś... Może coś, czego jeszcze nie wiemy. Może coś, czego jeszcze nie wiem, bo największe to są z modeli
Chaos Spawny chyba, które są na Terminatorowych. Na Terminatorowych są. Ale być może jakaś armia, której po prostu nie znam, typu Mechanikum czy coś takiego. Może, może tam u nich będzie coś miał, jakiś model będzie miał, albo... Powiem wam tak, że no nie kupię, no bo armia, którą zbieram, ma już jakąś tam swoją konwencję, powiedzmy, tych podstawek, gdzie używam farbki Agrela Nerd i tego się trzymam. Natomiast gdyby mi się zdarzyło jakąś nową armię zaczynać, to no, na pewno bym popatrzył uważnie, jakie wiesz co, nie mówię o tych akurat, ale widziałem jakiś unboxing, gdzieś gościu robił w internecie tych takich wcześniejszych tych podstawek scenicznych i no detale nie były zbyt fantastyczne. Nie wiem, czy akurat trafi, bo wiadomo, że można trafić lepszy odlew, gorszy odlew. Ale facet porównywał to z tym, co jest na przykład z tyłu pudełka, z tymi wszystkimi zdjęciami i strasznie płasko to wszystko wyglądało. No to już było bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, nie? Takie była taka sytuacja, znaczy, że... kilka lat temu wyszły też z GW takie sceniczne. Rok, dwa lata, to tak, jest maksymalnie. Tak, też nie wiem, no może dostał słaby dar. Słuchajcie, forma, nawet jak robią pierwszy rzut, ta forma ileś wytrzymuje, więc możliwe, że po prostu miała pecha i albo była przegrzana forma, albo po prostu dostał z końcówki. No stary, mojego Land Raidera nie mogłem spasować, po prostu tyle co Gristuffów tam wlazło i... A z Forwozu go kupiłeś? Nie. Ja na przykład nigdy nie trafiłem Rhinosa, który by nie pasował. Rhinosy też mi, ale z Land Raiderem się strasznie męczyłem. Zwykły GW. Dobrze, dalej mamy z Forge Worldu nowe figurki z Hobbita. Temat jest nadal żywy najwyraźniej, bardzo przyjemnie. Ładnie wyglądają te figurki. Mamy króla Tranduila, elfów. Ten. Mamy taki wielki rydwan krasnoludzki. On jeszcze nie jest gotowy, to jest jeszcze w ogóle tak, to jest jeszcze dlatego dają go niepomalowanego, tak. Bo mówią po prostu, popatrzcie na czym zajebistym postaciem. No wygląda kozacko. Wygląda, trzeba przyznać. Zresztą jak wam się podobała ta armia krasnoludów w trzeciej części Hobbita, no to jest właśnie ta armia, ta stylistyka, gdzie był wściekły rudy szkot na dzikiej świni. Tak. Dwoma toporami chyba, tak? Czy młotami. Mamy też trolle z Gundabadu. Bardzo fajnie w ogóle wyglądające, moim zdaniem. Tak, tak. Fajnie pomalowane w ogóle. Tak patrzyłem... jak na Forge Worldowe, to naprawdę nieźle pomalowane. Ja tak patrzyłem na nie i tak mówię... Jakbym mógł tam głowę orkową dowalić, żeby zrobić sobie jakiegoś megabossa po prostu? No, na przykład, jasne. Tylko podejrzewam, że jak Forge World... Ale oni są chyba więksi, wiesz, bo to jest dreadnoughtowa postać. Ja wiem, ale no, teoretycznie, flafowo, no. Warbossi orkowi powinni być co najmniej 2-3 razy więksi od normalnych bossów. Zobacz sobie jakiekolwiek rysunki w kodeksach starych przede wszystkim. I tam Gazgul to szedł jak stąpa właściwie, nie? Na przykład. No więc... To zawsze mnie męczyło, jeśli... A, dobra, idziemy o nowościach. Mamy jeszcze Terminatory oblężnicze z Legionu Iron Warriors. Tak, jest. O nich mówiłem w zeszłym odcinku. Nieźli są. I tutaj z tego co widzę, każdy z nich może dostać wyrzutnie rakiet. Na dostaje, tak? Nie, to jest ich jakby... Podstawy. Warrior dostają to w podstawie, możesz im wymienić Power Fisty na Chain Fisty, z tego co pamiętam. I sierżant ma jakiś taki coś w stylu Cognis Signum, że coś tam robi, że zdejmuje kop. Jak zrezygnuje ze strzału, to może tam podbić BS-a komuś. Wiesz co, nie, to chyba działa tak, że... Bo to się nie nazywa Cognis Signum, tylko coś takiego. Daje im chyba Night Vision i minus jeden... Zdejmuje jeden punkt covera przeciwnikowi, czy coś takiego. No to nieźle. To prawie jak Tau ze swoimi SMS-ami. Coś takiego, no. A co, ma tylko... Ma Marker Light? Sierżant, ale... Nie. Daje jakby całemu oddziałowi. Jakoś tak to działa, nie wiem, dawno nie czytałem zasad Iron Warriorsów do 30, więc nie pamiętam. Chodzi mi o to, że jeżeli zdejmują cover, to tak jak SMS-y, które mają ignore cover, więc strzelają rakietami i nawet nie razem nie chyba muszą widzieć, tylko po prostu strzelają i... No takie... Dobrze, gry wideo, nowe gry wideo. A jeszcze się wetnę na chwilę z nowości, bo wczoraj wyszedł do skawenskiej drużyny, chyba wczoraj, albo jakoś na dniach. Z Forge'a wyszedł nowy gracz, nowy taki bohater, tak jak mieliśmy na przykład Zag the Mighty dla ludzkich drużyn, to Skaveni dostali takiego jakby dwugłowego Rat Ogre, to się chyba nazywa, więc wyszedł ten model i Forge World, pamiętam, kiedyś miał taki model Vermin Lorda, który został na chwilę wycofany, podejrzewam, że dlatego, że wyszli ci plastikowi Vermin Lordzi, których można było sobie do End Times kupić i teraz do Sigmara. I ten model wrócił, bo ludzie się o niego upominali, więc z powrotem jest... Bardzo klimatyczny model to jest w ogóle, ten Vermin Lord. Bardzo klimatyczny model, te stare w ogóle, te skaweny, mimo że były brzydkie i sami nie w skali, ale było co zrobić, na przykład stara abominacja była tak brzydkim modelem, że musieli zrobić plastikową, to musieli, ale Vermin Lord jest świetnym modelem.
Okej, na szybko z gier wideo, bo chyba w żadną z nich nie graliśmy, szczerze mówiąc. Warhammer 40 000 Inquisitor Martyr. To ma być coś w stylu Diablo, nie? No właśnie tak widzę, że... Siekanka, straszna siekanka. Action role playing game, sandbox, czyli że mamy prawdopodobnie świat otwarty i jakąś tam linię fabularną, którą możemy albo nie musimy. Z tego co czytałem, z tego co słyszałem, to właśnie ten Martyr będzie troszeczkę jak Borderlands, jeśli chodzi o swoją, o to, że będzie miał otwarty świat i że będzie po prostu sieczka, tak, no bo będzie takie pomieszanie, no, sandbox, fabuła, ale nadal będzie można sobie chodzić po prostu szukać upgrade'ów i różnych rzeczy i to jest fajne moim zdaniem. Okej. Okay. To wygląda ciekawie. Dalej mamy coś, co moją uwagę przykuło, Horus Heresy The Battle of Talarn. I to powiem wam, że wygląda jak stary Panzer General, bo są sześciokątne pola, jest pełno czołgów. Jakieś tu jednostki piechoty też widzę, że są. No to masz Iron, to jest Iron Warriorsi kontra, Boże, kontra zwykli ludzie z tego, Armii Imperialnej. No, z tego co pamiętam, to jeszcze Iron Fiści tam jakiś mały kontyngent wysłali też. Są Liman Rasy, jest Malkador, z tego co tutaj widzę. Tak, no że to, i ta gra wyszła, jestem z tego co pamiętam już, ona jest, tak? Mm-hmm. No ciekawe, ciekawe. No i jeszcze do Blood Bowla, to ja już powiem, do Blood Bowla wyszły dwie nowe armie, do Blood Bowla, dwójki oczywiście. Drużyny. A co powiedziałem? Armię. To chyba Tomb Kings, tak? Bo tak, Khemri, oni się nazywają Khemri teraz, no bo Tomb Kings to taki, wiesz, nie możesz położyć IP na to. No. I wyszli Chaos Dwarfs, także jeżeli chcecie, to one są dostępne w DLC. Okej. Okay. Ale ceny nie znam, bo nie. Black Library, mamy troszkę rzeczy, książka o Iron Hands, Eye of Medusa, książka o Eldarach, z tego co widzę, kontra Orki, Gavatorp, no Gavatorp nie pisze źle, więc może byłoby to godne uwagi. I reedycja jego książki tam dalej jest, no. Space Marine Legends, Azrael, jak ktoś lubi Dark Angel, można sobie przeczytać. Nowa rzecz z Herezji, Synowie Kuźni, Sons of the Forge, Nika Kaima. Nick Kaim... Wulkana chyba pisał. Tak. No książka jest o salamandrach, więc byłoby to naturalne, że dalej o tym Legionie pisze. Bo tak jest z tymi autorami, że oni sobie upodobali poszczególne Legiony. O nich pisze na przykład Chris Reid, najczęściej pisze o Wildcardsach i Space Wolfach. O innych raczej chyba nie. No i też mamy audiobooka Echoes of Revelation do Herezji. Tyle jeśli chodzi o Black Library, no i oczywiście znowu karadrony, no to tak samo od zeszłego miesiąca jakoś nie ociepliły swojego wizerunku w moich oczach. Fajnie, że są, fajnie, że komuś... No to robisz teraz fajnie wyglądają, powiem ci szczerze. Znaczy tak, jedna rzecz, która... Śmieszny nie cały czas ten gościu w metalowym cylindrze. Jest tam, no. Tak, jest. Jedno co mnie interesuje, że mamy tutaj tych latających karadronów na podstawkach, gdzie mamy podstawkę, z podstawki wychodzi taki... Łezka. Taka lekko zagięta łezka przezroczystego plastiku i na niej jest nasadzona... A one są w ogóle... Figurka. Mogę się mylić, bo może źle spojrzałem, ale one są różnej długości. Że, tak, że jak nie ich są ustawiasz, wszyscy tak samo. Jak ich ustawiasz, to oni wyglądają bardziej naturalnie, że jeden się unosi tam odrobinkę wyżej, drugi odrobinkę niżej. I do tych łezek możemy sobie wrócić, jak będziemy analizować nowych Space Marinesów z 8 edycji, bo jest takie bardzo małe zdjęcie i w momencie, kiedy je powiększamy, to się robi bardzo rozmazane, ale tam są nowi Assault Marines i prawie na pewno widać, że też mają tak w ten sposób rozwiązane to swoje latanie. No słuchajcie, no wszystko musi się zmieniać po trochu. To też może by nawet dawało, sugerowało, potwierdzało informację, że może faktycznie ci Space Marine, którzy wyjdą w podstawce nowej, to też będą nowi. No bo jeśli już zmieniają takie podstawki, podstawki do latających figurek też się zmieniały kilkukrotnie. Kiedyś były sześciokątne, nie wiem czy pamiętacie, sześciokątne, wypukłe takie podstawki z patyczkiem. Później nagle zrobiły się płaskie, a teraz są takie super mega płaskie z dziurką. A teraz już w ogóle są z tą łezką, więc kto wie, może będzie znowu jakaś zmiana. No dobrze, i... to tyle jeśli chodzi o nowe rzeczy, które wyszły w tym momencie. Dalej, szwagier tutaj przewija 48 stron, bo jest... Retrospekcji. Tak, bardzo, bardzo przyjemny wywiad z panem Johnem Blanchem, od czego zaczął, jak trafił do 40, co w tej 40 robił. Który dopuścił się herezji zresztą na tym zdjęciu. Znaczy herezji, no każdy z nas to robi tak naprawdę, ale owszem, jak się przyjrzycie, to na biurku pana Blancha, oprócz farbek firmy Citadel, stoi matowy lakier firmy Vallejo. Dziwne, że te cyfrowo nie usunęli. Tak, no. Co nie zauważyli, że nie dokleili rączek Eldarom, to zauważą klej, który sobie stoi. Ale taki smaczek, po prostu ktoś tam zauważył. No.
Wiadomo, że używają różnych tych. No dobrze. I oczywiście w sekcji dalej, Blanchisu. Mamy Blanchisu, mamy oddział inkwizytorki Walsinghyme. Brzmi nordycko dosyć. No, tradycyjnie świetnie przekonwertowane figurki. Tu widać, że już wykorzystali te nowe figurki Jean Cyril Kaltz. Jako Warband. A to jest Blancha czy jakiegoś jego naśladowcy? Naśladowcy chyba, to nie jest jego. To fajnie. Bo to coraz bardziej fajnie, to coraz fajniejsze jest to, że się pokazują dużo prac ludzi. Że dużo tego jest. I ci jego akolici, tutaj jest napisane, że to oni się nazywają Inquisimundans. Inquisimundans, bo grają w Inquisitora, tak. Na zasadzie Necromundy, ponieważ Inquisitor jako system umarł. Nie produkuje Games Workshop modeli, więc grają w Inquisitora na zasadach... Co? Większe były, tak. I grają w Inquisitora na zasadach... skala 54 mm, no. Tak, grają na zasadach Necromundy, dlatego Inquisimunda. To nawet jest chyba termin, który gdzieś tam, oczywiście jak tutaj jest już napisane, to GW już wcześniej go akceptowało, że tak powiem. Mamy iluminację, bardzo przyjemnie, że to się stało stałym elementem Void Warfare. I mam okładkę drugiej edycji, tak? To pierwsza. Tak, to jest ten art z Blood Angelami. Zresztą była figurka taka, sierżanta Blood Angeli, dokładnie w tej samej pozie. To jest właśnie Blancha chyba, właśnie obrazek, jeśli dobrze pamiętam. Tak, pewnie tak. I to jest wszystkie, chyba wszystkie te arty, które tu są Blancha, wiesz? To jest ten obrazek, nie, który... przepraszam, nie, drugi po prawej to jest już Alex Boyd. Ale tak, ten okładka drugiej edycji to jest John. To jest ten obrazek, który, jeśli nie wiecie, o czym mówimy w tym momencie, to przypomnijcie sobie, wpiszcie sobie Warhammer 4000 Hello Kitty i znajdziecie bardzo fajną przeróbkę tego obrazka, gdzie wszyscy Space Marines są czerwieni na kociaki. Super obrazek. Także tak. O iluminacjach. Mamy troszkę o Golden Demonie i historia tej rywalizacji, a także nowe figurki z Golden Demona. Niektóre są naprawdę imponujące, a niektóre są takie se. Okej, są, po prostu są ładnie pomalowane, ale nie urywają głowy. Zauważcie, w dziale Heavy Metal, gdzie też jest oczywiście retrospekcja, jak ten Heavy Metal na przestrzeni lat się rozwijał, mamy pomalowanego Chaos Lorda z 99 roku i mamy figurkę fantaziakową z 2009. Jak bardzo estetyka się zmieniła. Ten z 99 roku to jest mniej więcej to, co ja robię na swoich figurkach, czyli Edge Highlighty, no możliwe, że tu jest troszkę non-metallic metal, tego akurat nie robię. Ale... Czyli Michał, malujesz retro, tak? To chcesz powiedzieć? Może, no może na to wystarczy. O co mi chodzi, że te techniki, które widzimy na tym Chaos Lordzie z 99 są dla mnie osiągalne, bez jakiegoś specjalnego douczania się. Natomiast ten z 2009 roku, no to już trochę dla mnie jest kosmos, bo to są jakieś wet blendy rzeczy, które, no jakbym musiał, to bym się nauczył, ale nie chce mi się, szczerze mówiąc. Także no, zmienia się to z biegiem lat, tak? Tak samo jak sobie popatrzymy nawet na figurki z drugiej, trzeciej edycji, na pudełka tych figurek. Czyli teoretycznie na pudełku prezentujesz najlepszy możliwy paint job tego modelu. Przyciągasz klienta, nie? Dużo prościej się to wtedy malowało i ogólnie było przyjęte, że okej, to jest spoko pomalowana figurka, która nie ma washa, nie ma highlightów, po prostu ma bazowe kolory, ale czysto estetycznie położone i jest okej. Może to dobrze, może to źle, że to poszło w taką stronę, że trzeba więcej tych farbek użyć, żeby uzyskać pożądany efekt. Na pewno dobrze dla firmy Citadel, która więcej farbek sprzeda. Stary, tak? Nikt ci nie każe. Są ludzie, nie, którzy walą po prostu trzy kolory, żeby było tabletop. Są ludzie, ale którzy nie grają. W klasiku grają i też żyją. Otóż, skoro już mamy taki off-top mamy, to chciałem powiedzieć jedną rzecz, że to, że jest tyle farbek, nie znaczy, że musisz tyle farbek kupić. Nie, każdą farbkę możesz spokojnie sobie rozcieńczyć, zmieszać po to, żeby osiągnąć inne odcienie tej farbki. Ale w niektórych kręgach, jak nie użyjesz odpowiednio dużo łoszy, inków i takich rzeczy, będziesz narażony na ostracyzm tabletopowy. Nie grasz w takich kręgach, trzaskasz drzwiami obrotowymi i wychodzisz, no. Ale chodzi mi o to... Odezwał się ten, co niepomalowanymi nie gram. Nie gram przeciwko ludziom, którzy nie mają pomalowanych. No bo dałem się tej propagandzie zdobyć. Ale widzisz, to jest, mnie przerwaliście. Jedna rzecz nie grać nie przeciwko niepomalowanym, druga rzecz to mówić, że twoje pomalowane są źle pomalowane, bo coś tam. Ale o co mi chodzi z tymi farbkami? To jest po to, żebyś zawsze mógł osiągnąć ten sam efekt, bo otworzysz 30 farbek na jedną figurkę i będziesz, idąc krok po kroku, osiągniesz ten sam efekt, bo jak mieszając, nie osiągniesz tego samego efektu. Chyba że jesteś już full pro i wiesz dokładnie, co robisz. Ten pomysł już od dawna miała firma P3, czyli Private Press Paints, ci, co zrobili War Machine i Hordy, czyli Warma Horse, teraz to się nazywa, bo te systemy się tam mieszają. I oni zrobili coś takiego, że każdy kolor ma swój cień i ma swój highlight.
Czyli masz na przykład tych kolorów, nie wiem tam ile teraz mają. Jak ja pamiętam, jeszcze no w 2007 roku, to na stojaczku było powiedzmy 40 kolorów, ale każdy z nich, znaczy przesadzam może, ale każdy miał z nich i swój shade i swój highlight. I to zrobili teraz, tylko że tych highlightów nagle się okazuje, że jest jeden kolor bazowy i jest 5 shade'ów w jedną i 5 highlightów w drugą, tak? Także no, to jest wygoda moim zdaniem, nie musisz w to iść. A są ludzie, którzy nawet biorą udział w Golden Demonach, którzy jako proces kładą sobie 3 kolory, żółty, niebieski i czerwony, tak się kładzie? Red, green, blue chyba bardziej, czyli czerwony, zielony, niebieski. Cyan, magenta i red, nie? No są kolesie, w każdym razie biorą 3 te kolory, biały, czarny i malują nimi figurki, stary, no więc... Też można, no. Jak masz mokrą paletę, jeszcze sobie to wszystko zrabiasz. No tak, jeszcze, i umiesz, masz umiejętności, możesz. Nie potrzebujesz mieć 50 farek, możesz starczyć mieć 5, no. Jasne. Dalej, mamy Battle Report Sigmara, mamy Pain Splatter, w którym malują tego Grombrindala urodzinowego. I świetna rzecz, diorama z Warhammer World, która pokazuje ogromna diorama, armię Kadii, Imperialnej Gwardii, w czasie parady. I no, wrzucimy, postaramy się Wam wrzucić te fotki, żeby się wyświetliły. Robi wrażenie po prostu. W podcaście, robi wrażenie, bo mamy środkiem ogromne oddziały Gwardii, mamy czołgi, Sentinele, Sentinele, Chimery, piechotę. I piechota, która jest bez podstawków. Tak, oni są po przypinani bezpośrednio na podłoże. Mamy Space Marine, Baneblade należący do, już nie wiem, czy Inkwizycji, czy do komisariatu chyba. To jest komisarski Baneblade, bardzo okazały. Wszędzie po bokach stoją Stormtrooperzy Imperialnej Gwardii ze swoimi Tauroxami. Gdzieś tu są jeszcze powtykani Imperial Fists. No jest rozkładówka. Jest rozkładówka. Właśnie, mamy tutaj takiego fajnego za rogiem schowanego Rhinosa Imperial Fistów. Mamy tutaj paru Marinesów Imperial Fistów. No jak nawet jakiegoś oficera. Tak, ogląda paradę razem z oficerami Gwardii. To jest ciekawe, zdjęcie takiego lądownika, jakby to jest podpisane. To jest Aquila Lander. Nie. Cadian Interior Guard Arvus Leiter. Tak, to jest Sforza. Sforza, można takie jakby półcywilne latawki kupić, są chyba 2 czy 3. A profile były w tym, w Imperial Armor, ale to jest po prostu latający Rhino. Tak? Pancerz 10 w koło. Aeronautica Imperialis, nie było coś takiego chyba. Wiesz co, nie wiem, no w którymś z tych booków forge'owych, ale z tego co pamiętam, to zazwyczaj ludzie kupowali to, żeby postawić jako teren, a nie żeby tym grać, bo nie wiem, ze 2 hull pointy czy ze 3 i pancerz 10 w koło kosztuje pewnie ze 100 punktów, więc... Wrotki się bardziej opłaca chyba. No ale wrażenie ogromne robi ta diorama, fajnie by było kiedyś to na żywo zobaczyć. Nawet te czołgi i ci piechociarze, którzy dopiero wychodzą jakby z tunelu, też są w pełni pomalowani. Ja się tylko zastanawiam, jak zawsze widzę takie dioramy i to kto to czyści raz na kilka miesięcy? Bierze każdą... Właśnie, bo przecież to na pewno zbiera kurz, nie? Bierze każdą figurkę i ją po prostu czyści, czy mają wtrążone powietrze miedzie, po prostu... Myślę, że dmuchają czymś. Pod warunkiem, że one są na dobrze przyklejone do podłoża. No, to jest właśnie to. Chciałbym po prostu zobaczyć, jak to ktoś czyści. To jak to, bo oni są jeszcze równo poukładani, ale są te dioramki, gdzie jest jakaś bitwa, walka i tak dalej. No. I się dużo więcej dzieje i to trudno jest dostać się, podejrzewam. No dobrze, w opowieści 4 warlordów nadal warlordzi malują sobie figurki, powiększają swoje armie. Mamy kill teamy do Shadow War, przykładowe jakie sobie tam redakcja White Dwarfa zrobiła. Jest nawet kill team naszego ulubionego Duncana Rhodesa, który w ogóle TV. Konwersje porobił. Całkiem dobre. Na przykład przerobił kultystę chaosu na żołnierza mechanikum, tylko takiego żołnierza juniora, tak? Bo mamy w większości armii Shadow War mamy regularnych żołnierzy i jakby odpowiednich rekruta, tak? No wygląda to bardzo, bardzo dobrze. I w gruncie rzeczy to już chyba można powiedzieć, że tyle. No jest jeszcze tutaj, znaczy jest specjalna misja do Władcy Pierścieni. Tak, to wspomniałem. Jak oglądaliście Powrót Króla, na pewno kojarzycie akcję, jak Legolas własnoręcznie za pomocą swojego łuku i 2 mieczyków rozwalił wielkiego słonia bojowego z całą załogą. To był Harad? Ta armia? Olifanci. Olifanty to były słonie, ale Haradrimowie to byli ci, którzy jechali na tych słoniach. I zrobili minigierkę, gdzie można tą akcję odtworzyć.
Jeden gracz gra Legolasem, drugi gracz gra... Tytuł artykułu jest dobry. To jest cytat z tego, nie pamiętam, jak się to jest było. Cytat, tak, bo w filmie i w książce liczy chyba tego jeden. Nie było. Tak, w książce chyba tego nie było, ale w filmie... Znaczy Legolas oni mieli ten taki, te zawody, kto zabije więcej orków. W książce też? W książce też. Tylko, że nie było tej akcji ze słoniem. No, na pewno nie. W każdym razie tak, to się zaczęło, to się zaczęło od Helmowego Jaru w książce, tak, że, tak. Tam, że ja zabiłem 14, ty zabiłeś tam 16, tak. Czy coś takiego. Licytowali się, który więcej zabije orków i ogólnie wrogów, Gimli z Legolasem, no i ta legendarna rywalizacja krasnoludów z elfami i tak dalej. I w momencie, kiedy Legolas załatwił tego Mumakila, czyli olifanta Haradrimów z załogą, Gimli to zobaczył tą akcję, ale powiedział, to nadal się liczy jako jeden. Nie no może tam kilkunastu kolesi zginęło, spadło i tak, sam słoń. Na poprzedniej stronie jeszcze musisz wrócić, ominąłeś cztery zasady, cztery karty postaci do Sigmara, do tych naszych ulubionych karadronów. Są cztery karty postaci, które można wykorzystać sobie po prostu. Ale to nie jest przypadkiem do tej gry Shadows over Hammerhold? A nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się. Mi się wydaje, że bo to są wszystkie staty. A to nie są Sigmara. Do tego tam Spire, nie Spire of Dawn, tylko Silver Tower, czy coś takiego? Nie, wydaje mi się, że to jest do Shadows over Hammerhold, ponieważ... Do jakiejś gry, jak się ktoś interesuje Sigmarem, to na pewno będzie kostki, wiedzieć. Czyli staty, które pewnie rosną. O kurczę, to może, bo to by się wydało, do tego... A, no masz rację. I poza tym, renown, each time you draw a treasure card, earn one renown. Nie masz ani mechaniki renown, ani mechaniki treasure card w Sigmarze. No więc, której jest planszówek... Czy jeszcze Babola, nie wiem, czy na pewno ta gra się nazywa Shadows over Hammerhold, ale chyba tak. No to kurczę, to nawet nie wiedziałem. Ominąłem to stronę, bo myślę, jakaś planszówka znowu wymyślona. Nie minąłem. No dobra, nieważne. No to są karty postaci i jest spory kawałek odnośnie Blood Bowla, który mówi o dwóch nowych bohaterach, czyli o Białobrodym, White Dwarfie, Grumbrindalu i Black Gobbo, Czarnym Goblinie, których można wykorzystywać sobie w grach. Jest bardzo fajna mechanika stworzona z tymi postaciami, bo ich nie można kupić do gry. Ich nie kupujemy jako element swojego oddziału. Natomiast co jest z tymi armiami i oddziałami? Natomiast jeżeli zdecydujemy się na przykład się ze swoim przeciwnikiem, swoim kolegą, że chcemy zagrać i chcemy wykorzystać te postaci, to każdy z nas, jeżeli ja mam White Dwarfa, to druga osoba musi mieć Black Gobbo, no te postacie przychodzą w blisterku razem. Mhm. I po prostu one są jako para. I walczą przeciwko sobie. Także możecie grać grę i oni sobie grają swoją grę, bo tak naprawdę, nie? No, trzeba tylko pamiętać, że oni się wliczają w maksymalną liczbę modeli na stole, czyli tam chyba 13, jeśli dobrze pamiętam. Także jeżeli będziemy chcieli go wziąć w grze, to musimy jeden ze swoich modeli usunąć, no niestety. Więc tu się może stworzyć mała dysproporcja, ale to wszystko kwestia dogadania się i już. Także to by było na tyle z tego rocznicowego 40-letniego White Dwarfa. Numer jaki jest, taki jest. No, tak jak Michał powiedział, na chwilę obecną jest, wydaje się, średnim, bo chcielibyśmy w nim mieć coś innego, ale może kiedyś, jak wyciągniemy z półki i przejrzymy, to okaże się, że nie był taki złym numerem. Jest po prostu dużo rzeczy, które mogą mnie zainteresować aktualnie, kiedy... Szczególnie ludzi, którzy czekają na 8 edycję 40. Bo nie ma ani jednej wzmianki o 8 edycji, nie ma żadnego artykułu o 40. Nic nie ma. Po prostu cisza przed burzą. Więc jest duża szansa, że przyszły numer będzie w 100% poświęcony 40. Jest taka szansa. Coś za coś. To by było logiczne zresztą. Coś za coś. Jasne. No dobrze, to mamy nadzieję, że podobała Wam się nasza recenzja White Dwarfa. Za chwilę kolejny dział. No i drodzy, temat numeru, odcinka właściwie, przecież nie jesteśmy gazetą. To... Ostatnio sprawdzałem, nie byliśmy gazetą. Ósma edycja nadchodzi wielkimi krokami. Z tego co wiemy, połowa czerwca ma się pojawić już pre-order albo już boksy w sklepach. Więc tak jak mówiliśmy wcześniej, mam nadzieję, że nowy numer White Dwarfa będzie już całkowicie poświęcony 8 edycji i 40 ogólnie. Ale co chcielibyśmy dzisiaj zrobić? Dzisiaj chcielibyśmy przejrzeć sobie te zasady, które fragmenty zasad, które właściwie Games Workshop wypuszcza przez Warhammer Community i po prostu podyskutować sobie o nich, bo to co ja robię na filmikach, które wrzucam codziennie, to jest po prostu
streszczenie tego, co tam wrzucili i mniej więcej jakie to może mieć odwzorowanie w grze dla ludzi, którzy nie znają angielskiego, ale chciałbym też, żebyśmy teraz tutaj sobie po prostu my w trójkę podyskutowali, jak widzimy to. Będziemy oczywiście opierać się na pliku, który ja stworzyłem, w którym po prostu wklejam te wszystkie rzeczy tak, aby można było sobie go szybko albo wydrukować, albo po prostu sobie na tablecie jakimś wykorzystać podczas jakiegoś spotkania ze znajomymi i spróbować przetestować te zasady, które już znamy, te mechaniki, które już znamy i zobaczyć, jakby się to grało. Oczywiście nie będzie to 100% odwzorowanie 8 edycji, ale zawsze coś tam sobie kostkami poturlamy. Każdy powód, dla którego turlamy kostkami, jest dobry, bo turlamy kostkami. Więc zacznijmy od pierwszego rozdziału, pierwszego tematu, a jest są nim... Są bronie. Bronie. Wincu, może opowiedz nam trochę, bo ty jesteś naszym... wiesz co, myślę... tak. Wiesz co, myślę, że raczej zapytam ciebie, bo z tego co wiem, to system AP, jaki mają wprowadzić, to jest taki throwback trochę do chyba edycji drugiej czy trzeciej, kiedy no, był ten rending. Czwarty chyba jest modyfikator Armor Save'a, tak? Tak, ty grasz najdłużej, to chyba możesz pamiętać. No, ale nie gra najlepiej, więc. Tak, ale chodzi ogólnie o to, że broń nie będziesz miała jakby nie będzie nam zdejmowała całkiem zbroi. Tylko, że jeżeli na przykład z las kanona strzelamy w Terminatora, który normalnie by miał save na 2+, mhm, czyli wszystko powyżej dwójki, z dwójką włącznie go ratuje, i dostaje z las kanona, który ma na przykład statystykę minus 3 do zbroi, to w tym momencie Terminator w dalszym ciągu może się wybronić, ale będzie to robił na 5+. Tak? W tej chwili mamy tak, że... Jeżeli... Pogarsza mu jakby zbroję. Las kanon ma AP2, tak? Tak. Dobrze pamiętam. Więc jeżeli mamy nawet Terminatora, który ma swoją zbroję 2+, która jest super zbroją, to traci armor save'a. Całkowicie. A teraz będzie tak, że to będzie to modyfikator, czyli tak jak mówisz, minus 3, czyli będzie miał co? 2+, 3+, 4+, 5+. Czyli na 5+, więc zawsze ten jego niesamowicie twardy pancerz da mu jakąś ochronę, dużo lepszą niż koszulka gwardzisty czy goła klata orka, tak? No tak. Ale i tak go może zabić w jednym strzałem. Może. A druga sprawa jest taka, że zmieniły się na przykład flamery i wszystkie warto... Te templatkowe. Tak, były. Warto nadmienić to, że po prostu zniknęły nam wszystkie templatki. A co z jednej strony nam przyspieszy rozgrywkę, a z drugiej strony trochę mnie smuci, bo jednak templatki miały swój jakiś urok i na pewno najbardziej smuci to firmy, które robiły te customowe templatki do Warhammera tam z, nie wiem, z Gwiazdą Chaosu, czy tam z jakimiś insygniami gwardyjnymi, więc to ich zasmuci najbardziej. Zresztą robi coś innego po prostu. Do tego też dojdę, czym mogą zastąpić templatki. Tak czy tak, w tym momencie flamery po prostu będą nam D6 hitów zadawać na zasięgu bodajże tam 8 cali, więc działa to troszeczkę jak ściana śmierci w Overwatchu, tak, w obecnej edycji. Bo teraz mają flamery mają D3, tak? Hitów mają na Overwatchu. Tak. A teraz tak, mają D6 zawsze. Mhm. I myślę, że po prostu oszczędzi nam to tych wszystkich... Czasu to raz, a tych wszystkich takich przepychanych typu ten jest pod templetką, nie jest, tylko lewa ręka jest. Tylko lewa ręka, ale lewa ręka już nie jest na podstawku. No tak, ale jakby mu się Walkage zajął, to przecież też by się zapaliła reszta jego tej koszuli, nie? To by umarł. I ogólnie jest tym ogólnie jest zrobione tak, że niektóre bronie typu flamer zadają D6 hitów, natomiast broń taka typowo przeciwpancerna typu, nie wiem, crack missiles albo las kanony będą zadawać jedno uderzenie, ale mogą wbić D3 albo D6 woundów. Tak. Czyli trochę jak D-weapon. Tak. Z flamera będziemy mogli objąć kilku gości, ale każdemu zadamy po jednej ranie, natomiast jeżeli strzelamy, nie wiem, w Terminatora, który od teraz ma 2 wundy, to będziemy go laskanonem mogli zabić od razu, bo, znaczy jest szansa, że go zabijemy, bo na przykład laskanon ma D6 wundów. Czyli ogólnie będzie takie rozgraniczenie między dużą ilością trafień, a dużą ilością damage'u, tak? Tak, dokładnie tak. Każda broń ma teraz też taki współczynnik jak damage, czyli ile ran jest w stanie zadać. Zastanawia mnie tylko to, w jaki sposób będzie alokacja wundów rozwiązana, bo boję się takich rzeczy, że po prostu jeżeli, nie wiem, walę w twoich jakichś tam meganobów czy coś takiego i zadaję im, powiedzmy masz ich 5, każdy ma po 2 wundy, czyli łącznie mają 10 wundów, zadaję im 5 wundów, a ty sobie alokujesz wundy tak, że każdy traci po jednym, czy po prostu zrobią w tych rulesach tak, że najpierw wbijasz jakby
łundy w jeden model, potem drugi, musisz go zabić, potem resztę łundów wbijasz w drugi model, musisz go zabić i na przykład trzeciemu zadajesz ten jeden łund. Podejrzewam, że jeśli chodzi o strzelanie, to będzie nadal zasada, że ten, kto jest najbliżej, bo to ma największy sens i logicznie. Nie. Czytałem, że... Ale czytałeś, że tylko do Overwatcha chyba to się... Tak, do Overwatcha to się stosuje, bo już miałem z kimś o tym rozmowę. To jest tylko i wyłącznie do Overwatcha i w Shadow War Armageddon też jest dodatkowa zasada, że możesz strzelać tylko do najbliższego. Natomiast jeżeli będą strzelać, to modele będą trafiane te najprawdopodobniej, to jest tylko moje takie gdybanie. No, będzie tu dużo gdybania. Bo to bardzo dobrze się spisywało się w siódmej edycji. Nie było kombinowania, kto stoi najbliżej, a kto stoi dalej. I to też powoduje, że tych jednak ważnych bohaterów, których w tym momencie nie możemy dołączać do oddziału, o czym powiemy zaraz, oni tak nadal będą stawali sobie z tyłu. No tak jak powiedziałem, z reguły na wojnie, no chyba w pierwszej wojnie ostatni raz sierżanci szli z przodu może, nie wiem, jako kretyni po prostu, ale tak ogólnie stoją z tyłu, no bo wydają rozkazy, tak? Wiesz, stary, no wygląda to epicko, jak masz tego, zresztą na każdym jednym arcie w White Dwarfie, czy tam w jakimkolwiek arcie warhammerowym masz tego, wiesz, przewodzić poprzez dawanie przykładu, więc zawsze masz tego sierżanta z przodu, czy tam kapitana Space Marine, zanim te bić shieldy idą, nie? Ale to jest art, nie? A tak. o rozgrywce i mam nadzieję, że będzie to rozwiązane na zasadzie, który model jest bliższy, ponieważ to po prostu była bardzo prosta mechanika, rozwiązywała masę problemów właśnie takiej alokacji. Pierwszy musisz walić w ten model, aż go zabijesz, później idziesz do następnego najbliższego, albo skończy się oddział po prostu, tak? Dewapens znikają. Totalnie. Ma ich nie być, dzięki Bogu. To znaczy, powiedzieli, że znikają the weapons, ale nie znikają w sensie, te bronie nie znikają, tak? Nie, na pewno będą te bronie, które były, na przykład nie wiem, jakieś tam lance czy cokolwiek, nie wiem, co tam miało, miecz Gullimana. Na przykład. No więc on podejrzewał, że on nie dość, że będzie miał ilość ataków i dodatkowo będzie miał jeszcze ilość damage'u, jakiś D6 damage'u na przykład. Ja podejrzewam, że zrobię po prostu... To, co wcześniej miało zasadę D, będzie miało tą nową zasadę Mortal Wounds. To są rany, przed którymi nie przysługuje ci ani Armor Save, ani Invulnerable Save. Jak ci się uda wbić wunda, to po prostu ginie. To wchodzi i model ginie bez żadnych... Znaczy ginie, jak mu zjadą wundy. No, jeżeli Gulliman ma, nie wiem, 9 wundów i wbijesz mu 3 Mortal Wounds, to chyba po prostu zdejmuje chyba, że będzie broń, która ma i tą zasadę, i na przykład zasadę, nie wiem, odpowiednik Instant Death, nie? No to, ale zobaczymy po prostu. Dalej, Twin Link Weapons. I Twin Link Weapons działają tak, jak ja myślałem, że działają Twin Link Weapons, jak zacząłem się uczyć w ogóle zasad. Patrzę, bolter z dwoma lufami, no tak, zwykły bolter ma jeden strzał, to tak sobie myślę. No to Twinning Bolter będzie miał 2 strzały. Oczywiście jak później wczytałem się w zasady, to tak nie działa, no ale teraz działa to tak po prostu, że... Albo ktoś ci powiedział, przestań wałować, tak? będzie działało tak, że jeżeli mamy na przykład Twin Linked Las Cannon, to zamiast jednego strzału będzie miało po prostu strzały 2. I to jest bardzo fajne, bardzo logiczne. Cieszą się wszystkie orki, które mają dużo broni Twin Links, na przykład na pojazdach i na samolotach. Marinesy również. No Marinesy wszyscy się cieszą. Terminatorzy wszyscy mają. Tak jak mówisz, to jest bardzo logiczne, tak? Broń, która jest Twin Link, sprzężona, ma z reguły właśnie, sprzężenie polega na tym, że są dwie lufy. Sklejone ze sobą. Sklejone, strzelają naraz i po prostu to, że wiesz, przy broni Twin Links w poprzedniej edycji maksymalnie raz mogłeś trafić. To jest bez sensu. W rzeczywistości, tutaj takie powietrzne te uszki, w rzeczywistości, no jeżeli masz broń sprzężoną, to maksymalnie możesz trafić 2 razy, tak? Bo te obydwie lufy mogą trafić, więc tutaj mamy to odzwierciedlone zasadami, tak? Dalej, Combi Weapons, jak już jesteśmy przy Twin Link, Combi Weapons. Combi Weapons tym razem nie są jednostrzałowcami, to znaczy będzie, jak kupiłeś sierżantowi Combi Plazmę, to może z niej strzelać całą grę, tylko że wybierasz, czy strzela z komponentu bolterowego, czy strzela z komponentu plazmowego i może też strzelić z 2 na raz, ale ma wtedy -1 modyfikator do trafienia. Tak. Bardzo jest fajne i myślę, że Combi Weapons się staną czymś dużo, dużo, dużo... Będzie warto dawać sierżantom i Seren Guardom. Ale na pewno nie będą takie tanie, jak do tej pory były. Bo do tej pory były one tam 5-10 punktów, na przykład kosztowały, teraz podejrzewam, że będą kosztować dużo więcej. No ale za to będą mogły być używane za każdym razem, tak? No co tura. Combi Plazma, myślę, że logiczne by byłaby kosztowała tyle, co Plazma. Tak? To pistol na przykład, co Plazma... Nie, normalny Plazma Gun. Bo to ma statline Plazma Gun. No tak, faktycznie, masz rację. Tak. No. Czyli powiem tak, jakbyś miał 2 bronie w jednej ręce, nie? No możesz teraz właśnie, dla Marinesów się otwiera możliwość, że przy wzięciu 5 chłopaków, czyli minimalnego oddziału taktycznego, masz 2 Plazma Guny, albo 2 Melta Guny, albo 2 Graf Guny. No to wszystko. De facto, tak? I czego jeden jest kombi, no ale działa tak, jakby był normalny. Pewnie.
Dalej, co my mamy? Explosives, czyli wszelkiego rodzaju wybuchowe rzeczy, i o tym właśnie mówiliśmy, że wcześniej, że po prostu one będą zadawać więcej hitów, tak? Że jeżeli rzucamy granatem w oddział tam na przykład gryczynów, tak, to ten granat powoduje ileś tam rundów w tym oddziale, tak? Które później trzeba alokować. Wystarczy, z tego co pamiętam, poprawnie jeśli się mylę, że wystarczy trafić w jednego gościa i po prostu ten oddział... Tak, obrywa. Obrywa i to wszystko. Rzucamy kostką na przykład D6 albo D3. Bo nadal jest skaterka, więc zastanawiam się, w jaki sposób będzie się określało, gdzie ten granat poleciał. Ale dlaczego skaterka, jak nie masz ten platek? No właśnie. Gdzie wyczytałeś, że jest skaterka? Tak się wydaje. Może dla teleportacji? Chyba nie będzie. A, do Deep Strike'u, bo w... Może. Może. Bo wiem, że będzie w boksie będzie skaterka. Ale dlaczego, to nie wiem. No w sumie to jest ich patented design, skaterka. No tak, ale ma takie... Masz rację, Deep Strike'u, bo będą asalci w boksie i będą dronki, które mogą się tam Deep Strike'ować. A, będziemy mówić zresztą o boksie za chwilę. Tylko mówmy. Tak mi teraz przypomniało się, że... Dobra, dalej, ruch. Każda jednostka dostaje statystykę ruchu. I wcześniej gadaliśmy o Shadow War Armageddon, to wyrażałem taką swoją opinię, że jeżeli wszystkie jednostki będą miały ruchu 4, tak jak to ma miejsce w Shadow War Armageddon, no to będzie słabo, bo zostaną wystrzelane zanim gdziekolwiek dojdą. Natomiast już widzę, że jednak zostajemy przy tych wartościach, które znamy, czyli za każdym razem jak nam rzucało GW jakiś profil Marina czy kogoś takiego, to oscylowało gdzieś w okolicach 6 cali, więc te 4-calowa zasada ruchu była po prostu dlatego, że mamy mniejszą skalę pola bitwy w Shadow War. I wiadomo, że wiemy już, że większe modele typu właśnie Primarcha, czy tam podejrzewam, że u Tyranidów jakieś tam większe potwory będą miały gdzieś koło 8-10 może ruchów. Chyba wszystkie Eldary mają mieć 8, z tego co pamiętam. Marinsi 6, Gwardziści 5, w tych okolicach. Terminator 25? Tak. Bo są, że są, wiesz, mniejsi, mają krótsze nogi i jeszcze nie są... Mam nadzieję, że Gwardziści nie będą mieli 5, bo to nie ma sensu. Bo na przykład zwróć uwagę, że jak była Rubrik Marines byli pokazani, sierżant miał 6, zwykły Marine miał 5. To może inaczej, to może Terminatorzy mieli 5, a Gwardziści mieli 4. Może w ten. Może, bo ja bym stawiał, że właśnie... Zawsze, wiecie, ten człowiek był uznawany jako 4-4-4, czy Space Marine. Teraz może będzie troszeczkę inaczej, ale wydaje mi się, że zwykły człowiek powinien być wolniejszy od Space Marina, więc powinien być, jeżeli oni są 5, to on... Tylko zastanawiam się, dlaczego... 6. Tylko dlaczego sierżant ma 6? Wytłumaczcie mi to. Dlaczego sierżant ma 6? U rubryków? No. Bo sierżant nie jest zmutowanym piachem zamkniętym z broni. A, nie jest. Okej, okay, no ale nie, ogólnie zauważcie, że... Gilliman ma 8, reszta armii praktycznie ma 6. Wiadomo teraz, no napomknijmy o tym już, że w bohatera nie możesz strzelać, jeżeli ma poniżej 10 wundów. Nie, i chyba że jest najbliżej stojącym celem w stosunku do twojej jednostki, jeżeli ma innego wrogiego gdzieś tam modela, który jest bliżej. Po co on miałby się narażać na ostrzał i wyprzedzać oddział, z którym będzie szedł? A podejrzewam, że będzie szedł... W momencie, jak już masz, jesteś w miarę blisko jednostki, którą zaszarżujesz nim... Szarża jest 2 razy twój dystans, więc... No. To ci daje 16 cali szarży, nie? To wtedy się opłaca, że on jest szybszy, no bo wtedy wyprzedzi twoich chłopaków i pierwszy wejdzie w szarżę. On weźmie jakieś tam hity, bo jest dobrym tankiem i ci, co doszarżują, już nie wezmą hitu chyba wtedy. Tak, nie będą mieli overwatcha. Poza tym druga sprawa, że zawsze będziesz mógł szybko go rotować, bo wystarczy, że zrobisz ten ruch advance, o czym zaraz też powiemy, i znowu 2 razy jego podstawa ruchu i gdzieś przemieścisz się po polu bitwy całkiem sprytnie, nie? Poza tym z racji tego, że już nie ma Monstrous Creatures, być może teraz będzie mógł jeździć pojazdami. No, zobaczymy. Nie jest to jeszcze doprecyzowane. Nando może, bo do Rhinosaurus. No właśnie, no byłoby to logiczne, że jak dowódca armii, no to może jechać. Znaczy... Kucki się chowa tam po prostu najpierw nogi. Marii się go nie, myślę, że jeżeli Gillimanowi dadzą wejść do jakiegoś pojazdu, to minimum Land Raider. No. Tak jak masz z Terminatorów, nie możesz wozić tym... Land Raider, Storm Raven, ewentualnie. Chyba, że Land Raidery, ale dwa. Jeden na lewą nogę, drugi na prawą. Tak, stoi okrakiem. Jean-Claude Van Damme w reklamie tak. Volvo. Tak. W szpagacie. O kurde, Photoshopa takiego trzeba zrobić. Dalej mamy fallback, nowy mechanizm, gdzie po prostu będziemy sobie mogli uciec z kombatu. Wcześniej to była taka mechanika our weapons are useless, gdzie jeżeli na przykład, nie wiem, szarżowałeś w dreadnought albo w stąpę, bo miałeś sierżanta z Melton, tak? No i sierżant Melton nie trafił, na przykład Melta bombą, dostał z power clawa czy z czegoś,
zszedł, no i reszta oddziału już nie jest w stanie nic temu Dreadnoughtowi czy Stompie zrobić. Dreadnoughtowi, bo ze Stompą nie może być związany walką wręcz w sumie. No tak, no to z Dreadnoughtem, tak? No reszta gwardzistów już Dreadnoughtowi nic nie zrobi tymi swoimi nożami do smarowania masła, tak? Więc jest taka zasada, że można było chyba specjalnie nie zdać liderki czy coś takiego i można było zdecydować się, ale przeciwnik, z tego co pamiętam, mógł albo zrobić sweeping advance, albo po prostu mógł nawalić w plecy w jakiś sposób, nie pamiętam, była jakaś kara za to. No i tu będziemy mieli podobną karę, że w następnej turze nie będziemy mogli strzelać, nie będziemy mogli robić niektórych rzeczy, których normalnie... Biec, ani szarżować. Tak. Także są też minusowe rzeczy. Następnym punktem jest Psychic Phase, która troszeczkę się zmieni, wciąż jest podobna do tej, którą znamy z 7 edycji. Ale tym razem już nie możemy, nie mamy jakby wspólnego, wspólnej puli kości dla czarów, dla całej armii, tylko każdy psyker ma jakby swoją prywatną pulę, więc nie będzie już takiej taktyki, że... Bierzesz Magnusa i mnóstwo małych magów, żeby mu generowali czar. Dokładnie tak. Kostki, tak. Nawet wręcz posunął się do tego, że nie nazwałbym tego, że każdy Magnus ma swój mały pul, tylko zależy od tego, jakiego levelu jest dany mag, to może tyle czarów, które zna wyczarować. Mhm. I teraz tutaj jest coś, o czym rozmawialiśmy. Nie wiemy, czy może wyczarować tyle czarów, jaki ma master level. I czy może wyczarować, na przykład jeśli ma Master Level 4, to czy może ten sam czar 4 razy wyczarować? Nie mamy takiej informacji tutaj, nie było nic powiedziane, po prostu było powiedziane, że tyle ile zna czarów, tyle może wyczarować, więc... Może to być wyznacznie rozmiar. W poprzedniej edycji było tak, że... wyjątkowe postacie mogły. Wyjątkowe postacie, na przykład Ahriman mógł... Warp, Boże, jak się to nazywało? Doombolt. Mniejsza to. Po prostu ofensywne czary mógł rzucić ten sam czar kilkukrotnie, chyba tam do 3 razy, więc na przykład 3 razy Doombolta mógł strzelić. Ale to Doombolta to mu dawała czarna pała Ahrimana. Tak, Black Staff. Ale jeszcze miał zasadę taką dodatkową. Dalej, Perils of the Warp zostają tak jak zostały, więc w dalszym ciągu podejrzewam, że na 2/6 coś dobrego, ale częściej coś złego będzie nam się przydarzać. No, powinno być. I jest taka uniwersalna moc, którą teraz mają wszyscy Psykerzy, jest to Smite, natomiast nie jest to ten sam Smite, który znamy z Biomancji. Zasady są troszkę inne i Smite wbija nam, jeżeli nam się uda go wyczarować. Mortal Wounda, tak? D3, Mortal Woundów. Do tego jeszcze... No i Mortal Woundy, powiedzmy, co to jest, bo tu też jest... Już wspomnieliśmy wcześniej. Mortal Woundy to są po prostu rany, przed którymi nie ani nas pancerz, ani... Invulnerable Safe nie obroni, po prostu automatycznie, jeżeli uda nam się wbić takie wunda, to postać zginie. Nie wiadomo, czy to będzie też instant death, ale na pewno zabierze nam wunda. Dalej, co tam mamy? Shooting Phase, czyli jak będziemy strzelać. Tutaj chyba trzeba będzie wspomnieć już o profilach, jak wyglądają zmodyfikowane profile. A pierwsza rzecz to weapon skill i ballistic skill zostały zastąpione przez po prostu... Ile musisz rzucić, żeby trafić. Dokładnie tak. I zniknęła nam inicjatywa. O tym powiemy troszkę więcej, jak będziemy mówić o walce wręcz. Dla mnie prywatnie to jest bardzo fajna sprawa, bo zawsze miałem problem z tym, jak weapon skill taki na weapon skill taki, to ile trzeba rzucić. No za mało grałeś, ale ogólnie jest to zawsze problem dla początkujących przede wszystkim. No właśnie, albo rzadko grających, tak? A teraz po prostu, wchodzę do kombatu, niezależnie czy mój Guliman będzie bił Greczinów, czy będzie bił Gazgula, czy kogo, rzuca tyle, okej, trafił. I już rzucamy toughness kontra strength. Dla mnie zawsze bardziej problematyczny był właśnie toughness kontra strength. No to tutaj też potrafiłem zawsze ogarnąć. Tą tabelkę też uprościli, że w zależności czy masz takie same, większe, czy 2 razy większe. Mhm. Tak, to też będziemy mieli o tym tam wspomniane, ale jest to dosyć proste teraz, bo są tak naprawdę jest 5 zasad i już, tak? Pięć możliwych rzutów, nie ma więcej. Mhm. No i zapamiętajmy, Alto, właściwie tak już przy tym jesteśmy. Wcześniej było tak, że od pewnej siły, od pewnej niskiej siły do pewnego, pewna niska siła przy pewnym wysokim toughnessie w ogóle nie mogła zranić w ogóle, i czy w walce wręcz, czy w strzelaniu. Teraz już nie będzie tak. Zawsze, nieważne jak mała siła, może zawsze zranić tą wysoki toughness, tą wysoką wytrzymałość na 6+, no ale może. Mhm.
Także możemy wreszcie, tak jak już wspominałem gdzieś tam, że wreszcie ten jeden szczęśliwy grot z BS, czy 4+, będzie mógł trafić, nie wiem, jakiegoś knighta, nie, na tej szóstce i tam, wiesz. Wykręcił mu śrubkę kluczową i... Tak, kluczową śrubkę. Dalej, pistoletem będzie można, będzie sobie można postrzelać z pistoletu w walce wręcz. Co jest ciekawe, więc nawet jak jesteśmy związani close combatem, a mamy na modelu pistolet, to będzie mógł na przykład, nie wiem, kiedy krzyżują miecze, strzelić przeciwnikowi w brzuch, tak? Tak, tak. No i teraz jesteśmy ciekawi tylko, czy będzie strzał, będzie po pierwsze zastępował ataki, czy zastępował jeden atak? Nie, w fazie strzelania, czyli po prostu bije się z tobą w kombacie, na przykład mamy unit twoich orków i moich Space Marinów chaosu związanych w walce, i jest faza strzelania, to tak, ten jakiś tam inny unit strzela sobie tu, a dochodzimy do tego, gdzie jest kombat i moi goście, którzy mają pistolety, mają jakby shooting face, normalnie, w kombacie. Aha, okej, okay. Tak, znaczy tak to rozumiem. Dalej, ciężka broń. Tym razem już nie trzeba będzie mieć zasady relentless, żeby sobie pójść i postrzelać. Teraz albo strzelać na snapshotach? Tak, wszyscy z ciężką bronią mogą spokojnie sobie chodzić i strzelać, aczkolwiek po ruchu, jeżeli nie mamy jakichś tam specjalnych zasad, trzeba będzie modyfikator minus jeden dawać. Czyli spoko, bo nadal będziesz mógł z tej broni strzelać co turę, będziesz mógł chodzić, przemieszczać się do dziem, ale albo będziesz strzelał gorzej troszeczkę, no chyba, że masz zasady. No ale jak miałeś zasady, to zawsze miałeś. Do tej pory strzelało się na snapshotach z takiej broni, więc taki Space Marine znowu był zrównywany z orkiem, tak? Więc to było bardzo kiepskie. Teraz nie będzie już zrównywany z orkiem, bo ork, który ma piątki i szóstki, będzie dawał tylko na szóstkach, a jeśli ma ciężką broń, na przykład lutasi, a Space Marine będzie zamiast na 3+, 4+. Na 4+ mamy? Na 4+. Będzie trafił na 4+, także nadal ma 50, jest o trochę gorzej, ale nadal dobrze, tak? A wiesz co, przede wszystkim skończą się takie dziwne układy jednostek, że wiesz, masz wszystkich gęsiego ustawionych na przykład, bo chciałeś się ruszyć, żeby dojść do kombatu, ale nie chciałeś ruszyć tego gościa na przykład z Laskanonem, żeby on sobie mógł strzelić gdzieś tam. Bo jeszcze. W 7 edycji to było zmienione. W 6 jeszcze z tego, co jeśli się nie mylę, było tak, że unit zawierający model z ciężką bronią nie może się poruszyć, a w 7 zmienili, że model z ciężką bronią nie może się poruszyć. Dlatego te gęsie go się ustawiały. Także... Dokładnie. Tak czy inaczej zmiana na plus, moim zdaniem. Dalej, jak już jesteśmy przy ustawianiu modeli, też skończy się to takie dziwne rozrzucanie modeli jak najdalej od siebie, żeby tylko zachowywać koherencję, żeby pod templetkę się jak najmniej gości zmieściło, no bo templetek już nie ma. Dalej, cover z tego, co tam rzucili, będzie po prostu, będziemy dostawać modyfikator do pancerza, więc jak broń daje nam ujemny modyfikator, to na przykład przez to, że chowamy się za jakimś murkiem, to da nam na przykład plus jeden do tego pancerza, więc tak to ma działać. I jeszcze... Polepsza nam pancerz, tak? Polepsza nam rzut. I jeszcze jak jesteśmy już przy strzelaniu. Czyli tak naprawdę to będziemy mieć tylko armor save i ten invulnerable save. Dokładnie tak. Coś jeszcze chciałem powiedzieć na temat strzelania, ale zupełnie zapomniałem, co to miało być. Może nam się przypomnieć, jak będziemy rozmawiać dalej. Więc idźmy do fazy walki, fazy szarży. Tak. I teraz tak, szarża w dalszym ciągu 2d6, tak, czyli 12 szarżujemy. W 12 calach musimy być. Ale musimy dojść przeciwnika, tylko nasza jednostka musi być oddalona, wystarczy, że jest oddalona od cala od przeciwnika i już jest close combat. A co daje tak naprawdę nam 13 cali? Znaczy, przepraszam, 11 cali wystarczy, tak? 11 cali wystarczy. Doszarżować, żeby już być w walce. I teraz tak. Wcześniej wspomniałem, że były te przepychanki takie słowne zawsze, czy ten gościu jest pod templetką, czy nie jest pod templetką i myślę, że to się przeniesie właśnie na to. Czy oni są cal? Czy może są cal i 1 mm? Już nie są w kombacie? Każdy z nas zna takiego chociaż jednego gościa, z którym grał, który się będzie o coś takiego wykłócał. Tak, tak. I jak mówiliśmy o tym, że inne firmy już nie będą robić templetek, to myślę, że zaczną robić jakieś calowe miarki czy coś w tym stylu. Ale są takie miarki. Każda firma, na przykład Microart Studio, robi takie miarki, że jedna końcóweczka jest calowa. I to bardzo łatwo jest sprawdzać. Wystarczy między podstawki wsunąć tą calówkę i jeżeli odepnie nasz model, to znaczy, że był w calu. Jeżeli nie odepnie, nie był w calu. Proste. Ale
Tak, znowu fajnie i znowu bardziej epicko to będzie wyglądało. Nie będą te modele musiały być tak ściepane w kupie, po prostu, tak jak, nie wiem, graliśmy tą grę, gdzie Galliman próbował wybić orków, no to już zacząłem przesuwać orki, bo to nawet nie musiało wyglądać. Po prostu był gdzieś tam w kombacie i już. Teraz będzie mogło to naprawdę wyglądać. Mam nadzieję, że wpłynie na wizualną strefę moich Battle Reportów, gdzie będzie to naprawdę fajnie wyglądało, że te figurki będą stały sobie i będzie to fajnie. Wiem, co chciałem powiedzieć o strzelaniu. Unit nie musi się skupiać teraz na jednym celu. A no właśnie, o najważniejszej zasadzie zapomnieliśmy. Split fire. Tak, no. Każdy ma split fire jakby. Tylko zastanawia mnie to, czy będzie tak, że rzeczywiście każdy jeden gościu może sobie strzelić. Zależy się od broni. Czy tak, czy na przykład jak masz na przykład, nie wiem, w 9 bolterów i jeden plasma gun. Czy to ten gościu boltery strzelają tam, a plasma gun tam? Czy może rzeczywiście na przykład moich czterech kolesi strzela tu, ten jeden strzela w drugiego gościa, a pozostali strzelają jeszcze coś. Biorąc pod uwagę, że oni chcą uprościć tę grę, a nie zrobić z niej kolejny Shadow War Armageddon, która jest, no jakby nie było, trochę bardziej złożoną grą. Ale masz mniej modeli, tak? Tak, masz mniej do ogarniania. No, dokładnie. Więc wydaje mi się, że może to co mówisz, że może być tak, że boltery strzelają w to, Last Gunon strzela w to, a Flamer strzela w coś jeszcze, bo taki był przykład, tak? Tak. Co w tym momencie, tak jak dzisiaj rozmawialiśmy jeszcze o Devastatorach, że ten oddział Devastatorów w końcu, jeżeli nawet by tak było, to ten oddział Devastatorów naprawdę może się do czegoś przydać, w 100% nawet jeśli go złożymy. Jednego z Last Gunonem, drugiego z Heavy Bolterem, trzeciego z Plazmą, a czwartego z Multimeltą, tak? Czy tam z Graf Kanonem. W tym momencie każdy z tych kolesi będzie mógł sobie strzelić w co chce, a cel, który chcemy najbardziej trafić, po prostu wykorzystamy signum z sierżanta i damy plus jeden modyfikator do jakiegoś konkretnego gościowi. Więc świetna zasada, moim zdaniem, w końcu to będzie wyglądało tak, jak to powinno wyglądać. Są w końcu specjaliści, a nie klony z Gwiezdnych Wojen, które strzelają gdzieś tam wszyscy na rozkaz, wszyscy w jedno miejsce. Dalej, Overwatch ciągle działa na 6+, więc żeby trafić coś w Overwatchu, będziemy musieli w dalszym ciągu wyrzucać 6. Tak jest. No i kolejnym punktem jest Close Combat. Jak wiadomo, profile się zmieniły, jak już mówiliśmy, jest od razu podana liczba, ile musimy oczek wyrzucić na kostce, żeby coś trafić. Więc bardzo ważne jest to, bo nie będzie umiejętność walki wręcz przeciwnika ważna w tym momencie, tak? Bo w poprzedniej edycji porównywaliśmy swój umiejętność walki wręcz do walki wręcz przeciwnika, co musieliśmy referować się do tabelki. Teraz nie mamy czegoś takiego. Po prostu jeżeli my mamy 3+, to my na 3+ go trafiamy. Nie ma znaczenia, czy on ma... I to jest Sigmara przeniesione. Tak, tak. Nie ma znaczenia, czy ma 2+, 6+, czy 0, czy cokolwiek. Po prostu my zawsze trafiamy, liczy się tylko i wyłącznie naszą umiejętność, nie umiejętność przeciwnika. Po prostu. Znaczy podejrzewam, że będą jakieś unity, które będą miały modyfikatory ujemne, czy coś takiego, specjalne zasady, zobaczymy to później. Trzeba sprzedać kolejne modele. I oczywiście, najważniejsza rzecz, w walce wręcz zniknęła nam inicjatywa, jak już wcześniej wspomniałem. Zasada teraz jest taka, że kto zaszarżował, ten wali pierwszy. I w tym momencie nasunął mi się taki... nasunęła mi się taka myśl, że jest dużo broni w 40 milionium, które są super w close combatie. Są Thunderhammery, są Powerfisty, które jednym ciosem można naprawdę duży model zdjąć, instant death, te sprawy, duże AP i tak dalej. Jak to będzie w tym momencie wyglądało, bo tak naprawdę to nie mam powodu nie dawać wszystkim, jak leci, Powerfistów. Jedna teoria jest taka, że już nie wiem, czy Eldarzy były wycieknięte jakieś zasady, że będą mieli jakąś broń, która jest, czy jednostkę, która always strikes first, tak samo można dać always strikes last. To jak ze starego Fantasy. Nowy odpowiednik Anuili, tak? Stare Fantasy tak miało, że były jednostki, elfy wszystkie, high elfy miały taką zasadę, że always strikes first, no. Obojętnie co tam mają. Mi się wydaje, że mogą to zrobić w taki sposób, że albo jak dajesz Power Fista, to miałbyś normalnie przykładowo dwa ataki, to masz tylko jeden atak. Na przykład obcina ci połowę ataków, ta broń. Albo na przykład mogą zrobić taki myk, że Power Fisty po prostu będą okrutnie drogie. Mhm. Że będą kosztować, nie wiem, 50 punktów przykładowo, żeby dać Power Fista. Słuchajcie, na razie mamy wiele niewiadomych, bo nie wiemy jeszcze na przykład taki Power Fist, czy on będzie miał... Czy on zastąpi ci wszystkie ataki, czy będziesz miał tylko jeden atak z Power Fista? To jest raz. Jeżeli będzie na przykład, załóżmy, będziesz miał tylko jeden atak, to czy Power Fist na logikę powinien mieć ileś damage'u, na przykład D3, D6, tak? Kolejna rzecz, której nie wiemy, to nie wiemy, czy jeżeli model, który trafimy takim Power Fistem, będzie miał tylko jednego wunda i go tak po prostu wgnieciemy w ziemię, co się dzieje z tymi 5 wundami, które udało nam się wbić? Załóżmy, udało nam się wyrzucić D6 na damage. 6 udało nam się wyrzucić na damage, zabiliśmy model, który ma jedną ranę, co się dzieje z 5? Przepadają, moim zdaniem powinny przepadać, bo ten model trafiliśmy, a nie oddział, nie?
No ale wielu rzeczy jeszcze nie wiemy, ale wiemy na pewno to, że... Ja jako przykład tej mojej teorii o atakach podam kapitana Poluxa z Heresy Horusa, który ma taką zasadę, że on ma tam Mastercrafted Power Fist z podpiętą meltą jeszcze pod to. I on ma taką zasadę, że jakby traci swoje wszystkie ataki, które ma w profilu, on tam ma 3 czy 4, ale za to może zadać jeden atak tym Power Fistem, który traci w tym momencie zasadę Unwieldy, więc i dostajesz jeszcze ten atak z szarży przykładowo, więc maksymalnie możesz zadać dwa ataki tym Power Fistem bez Unwieldy, więc może zrobią po prostu coś takiego. Zobaczymy. Że będzie ci ścinać ataki. Pamiętam, że Rogal Dorn też w 30 ma taką zasadę, że może zrobić albo Sander, albo co monstrusy robiły, takie stompy czy coś takiego. No, no to Rogal Dorn mógł chyba sobie też ograniczyć jakąś tam liczbę ataków, żeby zadać jeden potężny jakiś atak tym swoim Chainswordem olbrzymim. Nie pamiętam, jak to działało, ale tak czy tak sprowadza się do tego, że mocny, jakby idziemy w jakość, a nie w ilość, tak? Mm-hmm. Więc tak bym to widział. Jeszcze mniej kostek rzucać, tak? No bo w tym momencie nie będziemy musieli, mniej będziemy musieli myśleć, więcej będziemy musieli rzucać i te rzuty będą szybciej nam rozwiązywały tę walkę. Dodatkową jeszcze rzeczą jest to, że tak jak wcześniej wspominaliśmy o tym Always Strike First, że będą jednostki, na przykład tam jakieś demony Slaanesha, które będą nam zaburzać kolejność ataków, więc może być tak, że doszarżujemy jako pierwsi, ale będzie jakaś tam jednostka, która ma taką zasadę, że co z tego, że zaszarżowałeś pierwszy, ja i tak biję pierwszy przed tobą, bo jestem, nie wiem, zwinniejszy, szybszy, coś takiego. A więc mamy taki jakby substytut tej inicjatywy. I to jest chyba największa zmiana, bo inicjatywa od długich lat była w profilu wszystkich jednostek. Tak. Ale... No ale dzięki temu może ten kombat się stanie bardziej efektywny, bo czasem zdarzało się tak, że ci nasi wojacy, berserkerzy Korna czy tam coś innego, udało im się przebić przez te wszystkie, nie wiem, ostrzały eldarskie, dochodzili do jakiejś eldarskiej jednostki, ale eldarzy mieli wyższą inicjatywę i zdążyli jeszcze kilku gości wytłuc, zanim tamci zdążyli machnąć w ogóle. No wiesz, to zupełnie czasami nie było flafowe, bo wyobraź sobie taki oddział 30 orków, który dobiega i jest wycięty w pień, który nie potrafi nic zrobić czasami przeciwko niektórym jednostkom, bo żaden z bojców nie jest w stanie zaatakować. Dlatego też się dawało warbossom, czy jakimś nobom dawało się im big chopy, czy jakieś inne bronie, które nie są unwieldy, żeby w coś mogli, cokolwiek mogli zrobić w trakcie walki. Dużo fajniejsze jest to, skoro już przebiegłeś to jakiś element stołu, wytrzymałeś ten ostrzał z Overwatcha, wbiłeś się na walkę, to żebyś chociaż miał z tego to, że atakujesz pierwszy. Proste. Okej, okay, dalej mamy morale i może szwagier się wypowie, bo morale, z tego co wiem, to jest copy and paste z Sigmara, ty coś tam wiesz o tym. Tak, słuchajcie, faza morale, już w tym momencie nie mamy podziału, że nie wiem, po kombacie czy kiedyś tam rzucamy na morale, tylko w fazie morale, która będzie elementem, tak jak faza ruchu czy faza psychiczna, wykonujemy sobie takie testy i prawie każda jednostka będzie musiała to robić. I wygląda to tak, jeżeli jednostka poniosła straty w danej turze, to musi na koniec tej tury zrobić test morale. Rzuca się kostką, jedną, D6. Do tej kostki dodaje się liczbę modeli, które zginęły w tej turze. I jeśli ta liczba jest większa niż leadership, to wtedy tą różnicę tracimy dodatkowo modeli. Czyli przykładowo mamy oddział taktykali, gdzie sierżant ma liderkę 8. O ile się nie mylę. Tak, bo w ogóle te profile, które nam pokazali przykładowe, można zauważyć, że ogólnie mamy tendencję zmniejszonego morale, gdzie Space Marine mieli tam w okolicach 8-10, to teraz tam chyba widziałem, że zwykle miał około 7 czy 8, tak, jeden punkt niżej niż... No dobra, no to dobra, załóżmy, że sierżant ma 8, tak? Mhm. Była walka, w tej walce zginęło 4. Rzucamy kostką, na kostce wyrzucamy 4. Dodajemy do tego 4 ofiary, wychodzi nam 8, wychodzi nam tyle, ile mamy leadershipu, ok. Można powiedzieć, że zdali test morale i nie giną. Ale jeżeli byśmy rzucili 6 na tej kości, plus 4 ofiary, to jest 10, to jest o 2 większe niż leadership 8. To wtedy jeszcze 2 jakby ginie. No i bardzo ważna informacja jest, że po fazie walki każdy oddział, który podniósł straty, więc wystarczy, że danemu oddziałowi zadać jakąkolwiek stratę, i teoretycznie już jest szansa, że mogą zacząć uciekać. Tylko to też nie ma czegoś takiego, że będą uciekać do najbliższej krawędzi stołu, czy coś po prostu kolejne... Po prostu, jeżeli wychodzą ci ta liczba większa niż twoja liderka, to tyle zajmujesz ze stołu. Tak jakby zginęli. I cała reszta kolesi, którzy zostali, nawet jeśli został jeden, walczy dalej.
Tak. Tłumaczą to w taki sposób, że na przykład, nie wiem, albo się rozpierzchają, jak to są kultyści, jak to są Space Marini, to na przykład jeden Marine swojego rannego kamrata po prostu wziął pod pachę i ciągnie go gdzieś tam w bezpieczne miejsce i dlatego znika z polowarki. Wziął go za ruki, wysysam z niego jeansy. A co ciekawe, na grupie facebookowej, w której jestem tam odnośnie mojego Legionu Night Lords, jeden tam z członków tej grupy wysłał takie zapytanie do GW, tam do tego Warhammer Community, z czymś takim, że w tym momencie zasada Fear jest praktycznie bezużyteczna, bo duża część armii jest odporna na Fear, czy poprzez zasadę Fearless, czy poprzez zasadę They Shall Know No Fear. I czy ta mechanika jakoś, nie wiem, nabierze na wartości. Dosyć enigmatycznie mu odpisali, że everybody will fear the Night Lords in the Shadows in the 40th millennium, czy coś takiego. Czyli że wszyscy będą się bać Night Lordów. Tak? Ja podejrzewam, że po prostu albo będzie dużo, dużo mniej jednostek, które mają zasadę fearless, albo na przykład zmienią, bo dużo armii to są Space Marine, to są wariacje na temat Space Marine'ów, tak? Blood Angels, Dark Angels, Space Wolves, Vanilla Marines, dalej. Myślę, że albo zmienią zasadę They Shall Know No Fear na po prostu na przerzut, morale, tego co szwagier przed chwilą przytoczył, albo że na przykład Space Marine nie będą jakichś tam modyfikatorów dostawać, albo będą mieli na przykład jakiś do wyniku na kostce, od wyniku na kostce odejmij na przykład dwa oczka, czy coś takiego. Żeby po prostu trudniej ich było złamać, tym morale. Więc myślę, że coś takiego. Znaczy wiesz, technicznie ich nie łamiesz, po prostu technicznie zdejmujesz modele, ale żeby zbyt szybko się nie wykruszyli. Właśnie o to chodzi. Jeśli się trafi dwa oddziały Fear na przykład, jakieś powodujące Fear, no to... Stoją i się patrzą, bo się boją nawzajem. Nie wiem, bo do tego. To słyszycie, to jest, że Krakowia tak naprawdę lubi Wisłę, ale boi się zagadać. Muszę popić. To przepraszamy bardzo, przerwa techniczna teraz. Musimy popić. Dobrze, słuchajcie, następny dział Battle Forged Army. Że w matched play, jak będziemy grali ten trzeci tryb grania na punkty, wszystkie armie no, po prostu będą musiały być Battle Forged. Nie będzie formacji. A może omówmy pokrótce jakby tryby gry, jakie nam zarzucił Games Workshop. No tak, w sumie moglibyśmy to wspomnieć. Jest tutaj kopiuj wklej z Sigmara właściwie. Pierwszy tryb to jest open play, gra otwarta, gdzie po prostu bierzesz modele, które masz, twój przeciwnik bierze modele, które ma albo które chce wziąć i gracie. Ja biorę 20 kultystów, a ty bierzesz 20 raid. Nie, bo porównujemy sobie power level, tak? Znaczy, to jest... Można sobie porównać power level. Power level, każda jednostka ma swój power level, to jest troszkę jakby jak wartość punktowa, ale uproszczona. Niezależnie od tego na przykład, czy moim dewastatorom dam boltery, czy heavy boltery, czy las kanony, to oni, jeżeli ich jest 5, zawsze będą mieli ten sam power level. W każdym razie, przy open play można się kierować power levelami, żeby w miarę były zbalansowane do pewnego stopnia te armie, ale nie trzeba, absolutnie. Nie ma, no taki nie ma takiego problem przymusu. Z Sigmarem na początku, tak? Jak wprowadzili armię, nie wprowadzili punktów żadnych, czy wprowadzili system, że ludzie, no a dobra, ale czymś mamy kierować ustalając punkty, więc... Czy ile wundów, czy ile modeli. Więc czym się stosowali? Stosowali się do starej ilości punktów, grając nowy system, no bzdura, tak? Więc teraz poprawili tą rzecz i zrobili power level, które możesz sobie tak na szybko i oczywiście tych punktów, ponieważ one, tak jak Michał powiedział, no nie są takie, że można dostosować dokładnie do tego, co jest w jednostce, więc jest takie pi razy drzwi, pi razy oko, tak? Po prostu mniej więcej... Nie płacimy za upgrade'y na przykład w jednostce, więc nie ma sensu nie brać najlepszego sprzętu, oczywiście. Tak? No ale to jest pierwszy tryb, taka gra otwarta, tak? Nie wiemy jeszcze, czy ten tryb będzie miał taką mechanikę, jak w Sigmarze ma gra otwarta, co się nazywa sudden death, że jeżeli przeciwnik ma więcej niż 3 razy tyle modeli, co ty, to masz jakby dodatkowe... Modeli, nie punktów, tak? Modeli. To masz wtedy dodatkowe victory condition, że albo dedykujesz jedną postać, którą on ma, że jak ubiję tą postać, to wygrywam grę, albo... bodajże budynek, który jest w jego deploymencie. Jak zajmę, nie wiem, ilomaś tam unitami ten budynek, to wygrywa. Czyli dodatkowy element strategiczny, dodatkowe myślenie. Dlaczego opłaca się grać z kawynami, tak? No na przykład. No. To jest, czyli gra otwarta. Druga gra to jest narrative play, czyli narracyjna gra.
co też występuje w Sigmarze i tutaj mamy wszelkiego rodzaju misje, które mogą się odwoływać do Fluffu, na przykład jak wychodzi, tak jak były te dodatki i te podręczniki typu Mątka. Wystarczy, nie, w Danos, każdym kodeksie były, w każdym kodeksie, w każdej kampanii, w kodeksie były te Echoes of War i coś tam, czyli takie... A to nawet w White Dwarfie mogą zacząć tak, dawać. Rekonstrukcje, po prostu, że nie wiem, ci bronią się przed tymi, tych jest 4 razy więcej, Sparta chociażby, nie? Tak, i chodzi o to, że nie wiem, przeżyć 4 tury na przykład. Tak, dokładnie. I cel gry jest zupełnie inny, bo... No, niż to po prostu... W Herezji, w którejś książce jest taka fajna jest misja, jest tam City Siege, czy coś takiego, że... atakujący jest na gołym polu, broniący się jest w zabudowaniu i rozstawiasz na środku stołu jakieś ruiny i to jest jakby miasto. I plus jest taki, że atakujący ma chyba 200 czy 300 punktów więcej do wydania, a broniący się ma tych punktów mniej, ale jest w coverze od początku gry. Właśnie, to co powiedziałeś, te power levels będą też jeszcze wykorzystywane do tego, żeby czy w open play, czy w czymkolwiek zdecydować, kto jest atakującym, a kto jest broniącym się, bo ten, kto ma więcej punktów power level, zawsze będzie atakujący. Prawdopodobnie tak. No tak jest napisane. Jeżeli chcemy zastosować power level point. Po prostu ten, kto się będzie bronił, będzie na stole się wystawiał, załóżmy pierwszy, więc wykorzystuje wszystkie budynki, wszystkie elementy z terenu na to, żeby się pochować, póki traci, nie wiem, osiągnąć ten swój objektyw, tak? Jeśli chodzi o power points, jeszcze wspomnę, że jeżeli chcemy zwiększyć ilość gości w naszym oddziale, na przykład mamy 5 Space Marinów Chaosu i oni mają tam wartość przykładowo 5 i chcemy dodać więcej, to musimy dodać konkretną liczbę, która jest napisana, więc nie możemy sobie dodać na przykład 2 gości, 3 gości, 4 gości, tylko na przykład musimy zwiększyć oddział o 5 i wtedy power level wzrasta przykładowo do 10 i potem możemy jeszcze ich zwiększyć o następnych 5 i wtedy power level też skacze nam do góry. Wielokrotności, no i mamy nadzieję, że po prostu tak jak było w tym profilu rubryków, będzie tak po prostu rozpisane przy każdym, nie? Po prostu, że chcesz dodać tylu konkretnie, to płacisz tyle. Czy i power level wtedy wynosi na przykład dokładnie tyle. Bo jeżeli będziemy liczyć sobie punkty, to podejrzewam, że już po prostu wtedy tam było napisane, że każdy Space Marine kosztuje 13 punktów, więc... No to właśnie, przechodzimy sobie płynnie do trzeciego trybu ostatniego grania, Matched Play, czyli gra ustawiona. No i to jest to, co znamy do tej pory. Mamy wartości punktowe każdego jednego małego upgrade'u, każdej jednostki. Umawiamy się, gramy na 2000 punktów na przykład i mamy do rozdysponowania 2000 na nasze jednostki. Oczywiście armia będzie musiała być Battleforce, czyli będzie musiała spełniać coś, co no, było w tej siódmej edycji, ale już mało kto tego używał. Force Organization Chart. Force Organization Chart był taki, że musimy mieć co najmniej 2 trupsy i 1 HQ. Jak płynnie przyszedłeś z jednego tematu do następnego. Ale to się no, widzisz? Wiem. Dobry. Zajebiście. Kontynuuj. Dzięki, że utrzymaliśmy tą płynność. Ale nie, po prostu nie mogłem wyjść z podziwu. Po prostu mówimy tutaj o tych punktach, masz play i teraz nagle mówimy o Force. Super, po prostu rewelacja. Musisz zacząć pisać scenariusz odcinka. Tak. Może w ogóle zacznijmy pisać scenariusze odcinka. Ale sądzę, że tak jest chyba lepiej. Szwagier, 8 edycja pod obami się. Albo ten odcinek nie jest sponsorowany. Ziggy, w tym odcinku mówisz jak William Shatner. Nie umiem mówić jak William Shatner. No każdy umie mówić jak William Shatner. Wystarczy, że będziesz robił pauzy w dziwnych miejscach. Wróćmy. Dobrze, Force Organization Chart, jak wyglądał koniaki jest, każdy widzi, tak, że mieliśmy tak. 2 trupsy, 1 HQ i do tego można było dodawać maksymalnie 6 trupsów, 3 HQ, 3 heavy supporty, 3 fast ataki, potem jeszcze dochodziły fortyfikacje, można było wziąć Lord of War'a, można było wziąć i tym podobne rzeczy. I teraz te typy jednostek są z grubsza takie same, bo mamy HQ, trupsy, elity, których zapomniałem wspomnieć, fast attack, heavy support i co ciekawe, dedicated transport, czyli dedykowane transporty są oddzielnym typem jednostki, bo do tej pory, jeżeli na przykład dla tactical składu braliśmy Reynosa jako dedicated transport, to ten dedicated transport był trupsem, tak samo jak jednostka, dla której braliśmy. Jeżeli braliśmy dla Stern Guardów, którzy są elitami, to Rhino był elitą. Tutaj ma oddzielny typ jednostki. Już nie będziemy... I flyery również stały się oddzielnym typem flyery jednostki. Jest zazwyczaj kolejny były... typ. Zazwyczaj były fast attack albo heavy support, a teraz są zupełnie oddzielnym. Zupełnie oddzielnym. Tak jest. Mamy wracające fortyfikacje, mamy Lord of War, czyli to jest 9 rodzajów jednostek, jakie będą występować w 8 edycji w Matched Play. I przechodząc dalej...
Ja chciałem powiedzieć tylko, że w takim razie możliwe, że nie będzie czegoś takiego, że trupsy, które miały Objective Secure zasadę, czyli mogły zajmować obiektywy w siódmej edycji. Że ich rajnosy też miały Objective Secure. Ich rajnosy też mogły. To trochę troszkę nie miało sensu, tak? Bo tam jeden jakiś kierowca jest w rajnosie, który obsługuje. Dwóch zawsze jest, kierowca i gunner. Okej, okay, no tak, racja, dwóch. No ale powiedzmy, oni nie wychodząc z pojazdu mogą zajmować Objective, co było fajną taktyką w rajnosach i w workowych. Zwłaszcza jak miałeś formację Battle Company, gdzie były darmowe pojazdy i wszystko w tej formacji miało Objective Secure, łącznie z dreadnoughtami, elitami i tak dalej. No tak, ale więc tutaj możliwe, że będzie jakieś już rozróżnienie, że na przykład tylko trupsy mają Objective Secure i nic więcej, tak? No, więc transportu już wtedy automatycznie nie. Dobrze, no i wracając do tego Force Organization Charta, nie będzie on tak bardzo sztywny, jak był w 6, 7 edycji i wcześniej, ponieważ będą quasi formacje, można powiedzieć, różne rodzaje tych foków, które będzie można wykorzystać do zbudowania armii. I tak, mamy podstawowy detachment patrolowy, to jest od 1 do 3 trupsów, czyli jeden trup jest obligatoryjny, od 1 do 2 HQ, czyli jeden trup, jeden HQ, to już jest minimalny rozmiar patrol detachmentu. Oprócz tego możemy dokładać 0-2 elity, 0-2 fast ataki, 0-2 heavy supporty i 0-2 flyery, czyli latacze. Oprócz tego za każdy wykorzystany slot tego foka można dorzucić jeden dedykowany transport. Za każdego trupsa? Nie, za każdy slot, dosłownie to jest sformułowane, dedicated transports may include one for each other choice. Czyli jak nawet za jedną elitę też można wziąć. No bo dedykowany Land Raidera możesz dać na przykład. Termosą. Wałek. Za flyera też. No właśnie, za flyera mogę dedicated transport wziąć? Możesz. No tak to jest sformułowane, jeżeli czytasz dosłownie. Może będzie jakieś sprecyzowanie, bo tutaj są oczywiście bardzo ogólne zasady, tak na szybko, ale jeśli nie będzie to sprecyzowane... W 30 są takie Rides of War, że na przykład cała piechota musi być Jump Infantry, wszystkie czołgi muszą mieć tą zasadę Hover, czy coś takiego, i dedykowane transporty mogą być tylko drop podami albo flyerami, to się chyba nazywa Descent of Angels, czy coś takiego, że wszystko musi być latające albo prawie że latające. Okej. Okay. To był taki podstawowy detachment patrolowy, który ma taką restrykcję, że wszystkie jednostki muszą być z tej samej frakcji, czyli na przykład Space Marines, i nie ma żadnych command benefitów. Command benefity to jest coś, do czego przejdziemy na koniec, jak sobie omówimy te trzy detachmenty, które jak do tej pory pokazali. Drugi batalion detachment, troszkę większy, to jest od 3 do 6 trupsów, od 2 do 3 HQ, elity 0,6, fast attack 0,3, heavy support 0,3, flyer 0,2, znowu dedicated transporty dla każdego slota wykorzystanego mogą być. Wszystko musi być z tej samej frakcji i dostajemy 3 command pointy jako command benefit. Detachment brygada to już jest dosyć kolosalny, bo mamy od 6 do 12 trupsów, od 3 do 8 elit, od 3 do 5 fast ataków, od 3 do 5 heavy supportów, 0-2 flyery, 3 do 5 HQ. Znowu mamy dedicated transporty, które można brać. Poza tym, wszystko musi być z tej samej frakcji i dostajemy 9 command pointów. No jest to ciekawe. Są to tylko 3 przykładowe, z tego co Games Workshop mówił, będzie ich chyba kilkanaście. Mają być generikowe i jeszcze kilkanaście generikowych i jeszcze frakcje w swoich bookach będą miały też swoje foki, więc jest szansa, że na przykład będzie taki fok, który odzwierciedla Battle Company. Teraz też mieliśmy coś takiego, na przykład orki, chociażby, no znam tylko orki, takie rzeczy, i mieliśmy tam po prostu normalnego, według normalnego foka mogliśmy to włożyć, ale był też ten tam Great War Detachment, który był też jakimś tam innym fokiem, gdzie były 3 HQ mogłem wziąć, ale za to musiałem wziąć minimalnie 3 trupsy, do chyba 12 czy 9 trupsów mogłem wziąć, 9 chyba, więc na tej zasadzie, nie będzie formacji, będą takie rzeczy, które będą nam dawały command benefity specyficzne do naszej frakcji. Myślę, że to jest trochę odwołanie się do 30, bo tam nie mamy formacji jako takich, mamy coś, co nazywa się Rights of War, ale one się cały czas opierają na właśnie Force Organization Chart. Jedyne co, to przesuwają ci typy unitów, na przykład, że jakaś elita staje się trupsem, tak? Że na przykład, że raptory stają się trupsami, tak? Mm-hmm. Jest taki horror cult, to się nazywa, i możesz sobie raptorów brać jako trupsy, tak? Ale w dalszym ciągu musisz mieć 2 trupsy, HQ, coś tam, tylko że przesuwasz jednostki na tym foku. I mam nadzieję po prostu, że dadzą każdy legion, czy tam chapter, czy może każde tam plemię orków dostanie jakby swój
fog, to by było fajne. Wiesz co, no już jest troszeczkę taki zalążek, ja wiem, że Shadow War, Armageddon to jest zupełnie coś innego, ale jest już widać, że Games Workshop myśli o czymś takim, bo tam mamy te umiejętności specjalnych teamów, które będziemy robić, tak? I przynajmniej w orkach, jak zwróciłem uwagę, są podzieleni na tam Devskali, Bedmundsów, Goffów i tak dalej. Ludzie chcą tego, ludzie chcą, tak. Chcą mieć tą swoją, wiesz... I Space Marina chyba też tak było, nie? Że zależy tam, który chapter też miał jakiś tam... Tak. Jak grasz White Scarami, to chcesz, oprócz tego, że oni są pomalowani, szybcy. Oprócz tego, że są pomalowani na biało, to chcesz mieć coś, co sprawi, że oni są... Ten wyróżnik jakiś, no. I myślę, że zwłaszcza jeżeli chodzi o tą główną frakcję, czyli Imperium i głównych antagonistów, czyli powiedzmy Chaos, tak? 30 to podkreśliła, że każdy chce mieć te swoje, żeby ten Legion czy ten chapter był chociaż troszeczkę unikalny. I wystarczy, że dadzą jakąś jedną, dwie zasady i już ludzie będą zadowoleni, tak? Ty masz tych Badmoonsów czy coś, żeby Badmoonsi mieli jakieś tam coś, żeby tam, nie wiem, Snakebitesi mieli coś jeszcze tam innego, tak? I to wystarczy, naprawdę nie jest dużo roboty, a ludzie będą zachwyceni. I... Command Points, szwagier, powiedz nam coś o... Command Pointy to będzie coś, co będziemy mogli wykorzystywać w trakcie rozgrywki. To jest mechanika znana z innych bitewniaków, wydaje mi się, i karcianek typu Magic, że jeżeli Command Point mamy, możemy go przykładowo wykorzystać w taki sposób, żeby przeszkodzić przeciwnikowi w wykonaniu jakiejś akcji. Tak jak na przykład antispele się rzucało w Magicu, że nie wiem, przeciwnik mówi, szarżuje twoją jednostkę teraz. To instant, tak. A ty wykorzystując Command Pointa na przykład w jakiś sposób negujesz mu tą szarżę, albo masz lepszego BS-a przy Overwatchu, cokolwiek. Może będzie coś w stylu doktryn ultramarinesowych z obecnej edycji. Myślę, że będzie w opór przerzutów. Możesz wykorzystać Command Pointy na to, żeby twoje jednostki mogły przerzucać strzały, albo przerzucać jedynki w strzałach. Gdzieś było wspomniane, nie wiem czy w artykule, czy gdzieś, że Command Pointy będą też znowu specyficzne do każdej frakcji, że będziesz mógł sobie wykorzystać, każda frakcja będzie miała swoje Command Benefits. Mhm. Zależnie od tego, jaką będziesz miał tą zbudowaną armię, taki będziesz miał Command Benefits. Tyle na takim poziomie, na takim poziomie komplikacji, więc im bardziej będziesz do większego foka się stosował, tym więcej będziesz miał tych, fajniejsze będziesz miał te command benefity. Więc to też jest fajne, bo to też na przykład daje ci takie różne rzeczy, które mogą ujednolicić, zrobić twoją armię wyjątkową od każdej innej, tak? Co to następne jest? Dalej mamy duże modele, coś co mi się bardzo, bardzo podoba i coś co było chyba in the making, że tym razem jakby nie mamy pojazdy, nie mają tego armor values, które miały do tej pory, tylko mają normalnie wundy, tylko że nie mają wundów 1, 2, tak jak mają żołnierze, tylko tych wundów na przykład duży pojazd może mieć 20, tak? I jak wychodziły te Monstrous Creatures, te Riptide'y i tak dalej, to wydawało mi się, że już idą w tą stronę, bo pierwszy kodeks, najstarszy kodeks, który jeszcze funkcjonował w 7 edycji, Chaos Space Marines, a demoniczny Dinobot, nie, to nie jest Monstrous Creature, to jest pojazd. Dwóch Tau siedzących w mechu, to jest Monstrous Creature, to nie jest pojazd. No. The fuck. Takie absurdziki. Także myślę, że po prostu już mieli to na uwadze, że jednak ta mechanika, wiesz... Nie wypaliła. Nie, ta mechanika, wiesz, że oglądasz sobie, nie wiem, bierzesz dwie karty bankomatowe i patrzysz, czy trafił cię w bok, czy trafił cię tam z przodu i tak dalej. A zostało to zastąpione i, co więcej, to też jest zapożyczone z Sigmara, im bardziej nasz pojazd jest obity, ostrzelany, podziurawiony, tym gorzej się sprawuje w trakcie walki, ma zmniejszony movement, ma gorszy tam chyba weapon skill, ma mniej ataków, tak, bo na przykład, nie wiem, Tytanowi ręka odpadła, tak, czy stąpie odstrzelili jakieś tam gany, które miała na sobie, także to jest taka, myślę, że to jest takie nawiązanie do tego weapon destroy, który kiedyś mieliśmy, choć może w dalszym ciągu będzie weapon destroy. Do tej pory było w 7 edycji weapon destroy, była tam chyba na 5, ale to jest jeden wynik na 6, tak. Mi się wydaje, że to jest o tyle lepsze, że no coś to podkreślałem wielokrotnie. W obecnych edycjach było tak, że jeżeli pojazd wystartował na początku swojej gry i miał tam powiedzmy 4 hull pointy, taki Land Rider, Crusader, tak, który wypitala tych strzałów z siebie dziesiątki, tak? Wbijasz mu tych woundów 3, czy hull pointów 3 i on na tym jednym hull poincie jest nadal tak samo wydajny i tak samo śmiercionośny jak na samym początku. Tak nie powinno być. No pojazd powinien odczuwać
efekt każdego strzału. I tutaj przekraczając, z tego co zauważyliśmy po Gorkanocie, który miał tam chyba 18 wundów, po przekroczeniu połowy zaczyna coś się z nim dziać, nie? Czyli od 9 do 5 traci tam 2 cele ruchu, tracił jeden atak i coś tam jeszcze. Mhm. Następnie tracąc już kolejne 5 wundów, czyli schodząc do 4 halpointów, wundów, przepraszam, znowu tracił kolejny ruch, czyli z 8 cali nagle chodzi tylko 4 cale. Z 3 ataków miał tylko 1, czy coś takiego, nie pamiętam teraz dokładnie. Ale w każdym razie była jakaś degradacja? To dobrze, to jest dobre słowo? Pogorszenie. Pogorszenie po prostu stanu tego pojazdu i jego wydajności. To jest bardzo fajne. I to też będzie zmuszało nas do tego, żeby no jakoś ten pojazd chronić bardziej. A osoby, która chce ten pojazd zniszczyć, do na przykład czegoś takiego, że dobra, zniszczą go wystarczająco mocno, że już nie stanowi dla mnie takiego zagrożenia. Szwagier jest rozpaczony, bo teraz będzie, żeby był wyzywik, to będzie musiał magnetyzować drzwi i na przykład koła na Rhinosach. Dziury będzie musiał magnetyzować. No już miałem taką rozumienie, żeby na przykład Gulliman, jak ma 9 wundów, to porobić mu gdzieś magnesiki poprzyklejać. I jak traci wundy, to takie strumienie krwi na magnes, wiesz, gdzieś tutaj na przykład, nie? Tak. Zrób tak. O Jezu. Żeby krew mu sikała i sikała, tak? Ale Karolowi powiedziałem na fajce pracy i mówi, że ale to tych wszystkich swoich kilkudziesięciu taktykali i asoltów będziesz magnesował, żeby mieli te, na co przypomniałem mu, że to są jednoundowe. No tak, ale... One po prostu giną. Tak. Właśnie. O, jak już jesteśmy przy Gillimanie, to kolejnym punktem programu są bohaterowie, którzy już nie dołączają się do unitów. Nie możemy sobie przypiąć jakiegoś tam na przykład kapelana do oddziału Space Marinów, aczkolwiek niektórzy bohaterowie będą mieli po prostu jakieś umiejętności, które mają jakąś aurę jakąś, na przykład 12 cali czy 6 cali, więc jak chcemy, żeby na przykład nasi kultyści byli odważniejsi, to dopinamy im na przykład Dark Apostle, który jako przykład był podany i on będzie, będą mogli używać wartości leadership tego Dark Apostoła, która jest dużo wyższa od... Oddziały w tym jego oddziały. Nie, tak, nie modele, wszystko, tylko oddziały. Wszystko, wszystkie specjalne zasady mają funkcjonować na zasadzie słów kluczy. Tak. Czyli jeżeli będę miał Chaos Space Marine i on daje jakiś bonus jakimś oddziałom, to on będzie dawał tylko bonus oddziałom, które mają w zasadach napisane Chaos Space Marines, albo nie wiem, Servants of Chaos, czy coś takiego. Teraz wymyślam to z dupy, tak? Ale nie będzie można zrobić czegoś takiego, że mam na przykład Dark Chaplaina i nie wiem, oddział Dark Eldarów i on w tym momencie podbija jakoś tych Dark Eldarów, bo są 12 cali od niego. Nie będzie już można robić takich wałków jak Super Friends, tak? Eldary z, nie wiem, z Triumviratem demonów, Demon Princeów Slaanesha. Takie coś już odpada, bo one nie będą mogły na siebie oddziaływać, tak? Poza tym, jeżeli foki mówią, że wszystkie jednostki muszą być z tej samej frakcji, to możesz 2 foki wziąć ewentualnie. No, no wtedy, ale wcześniej też był Allied... Ale mało command pointów będzie. Tak, ale wtedy też było... Wtedy też mieliśmy Allied Detachment, przecież gdzie miałeś jedno HQ, jednego trupsa, po prostu taki zmniejszony fok się dało. Co nie zmienia faktu, że tak jak Micu powiedział, że nie będą na siebie wpływać, bo inne, bo mają inne keywordy na przykład, tak? Dodatkowo jeszcze jedna rzecz. Co polepsza troszeczkę niektórym armiom ta zmiana bohaterów, którzy będą mieli jakieś swoje aury, to jest to, że do tej pory, jeżeli taka umiejętność była po prostu po dołączeniu się do oddziału, to działała tylko na ten oddział, tak? A teraz taki koleś będzie mógł stanąć między dwoma oddziałami i oddziaływać na obydwa oddziały, 3-4, zależy ile nam się uda zmieścić, jak bardzo liczne są te oddziały. Co jest też plusem, tak, dla nas, na przykład, czy dla osoby, która chce go użyć, no bo wyobraźmy sobie takiego apostla i 4 oddziały kultystów wokół niego. Tada, liderka 8 zamiast tam 5, tam 6, nie wiem ile będzie. Właśnie, bo wystarczy, żeby jeden model z danego unita był w tym bomblu i... Na razie z tego, co jest napisane, było powiedziane, to modele, nie unity, znaczy unity, nie modele. Mhm. Czyli będzie działał tak, jak kiedyś, znowu przykład, który ja znam, sorry, że jestem taki monotematyczny, ale orki, był Custom Force Field, czyli ta aura, którą Big Mac mógł wytworzyć i wystarczyło, że na przykład jeden ork z oddziału załapał się i ten mąbelek się rozszerzał na cały jego oddział, na przykład 30 bojców, tak? Na razie było powiedziane o unitach, że te unity będą też mogły być afektowane przez, znaczy pod wpływem tego, pod wpływem tej aury. Nie było sprecyzowane, że konkretne modele, które są w 12 calach. No, jakaś tam logika zawsze jest, można sobie to tłumaczyć. Dalej, coś o czym wspominaliśmy, że bohaterowie nie mogą dołączyć się do oddziałów, ale
żeby taki bohater samotny nie został automatycznie ustrzelony, to napisali, że bohaterowie, którzy mają 10 wundów lub mniej, nie mogą być targetowani, chyba że są najbliższym unitem w stosunku do wrogiego unitu, tak? Nie można nic czyli jeżeli Gilliman stoi na przykład za 9, oddziałem... 9 wundów, czyli mniej niż 10. Jeżeli stoi za oddziałem taktycznych, to nie mogę w niego walić, chociaż jest wyższy. Chyba że masz snajpera. Tak. Będą oczywiście jakieś jednostki, czy ze specjalnymi zasadami, które będą jakby... Były w stanie. Wiemy na pewno, że Rattling Sniper, tak? Bo on był jako przykład. Tak, czyli jest jako po prostu powiedziane, że to od razu nie będzie taka zasada dywanowa, że wszyscy, tylko po prostu na pewno będą tego wyjątki. No i troszeczkę to też umożliwia nam... No co, podaj tam przykład właśnie Gallimana, który tam ewentualnie wśród Space Marine'ów może się schować, ale podali jeszcze przykład jakiejś innej jednostki, która jest już zbyt duża, chyba... Magnusa, który Magnusa, się będzie miał powyżej 10. Który już jest dużo większym nawet modelem, tak? I łatwiej jest ogromnym modelem. Tak, który jest łatwiej zauważyć, no i trudno, taki model będzie musiał się liczyć z tym i on będzie już mógł sobie iść przodem, bo to nie ma dla niego znaczenia, czy będzie szedł z tyłu, czy z przodu. No, ewentualnie zasięg, nie? Dodatkowo jest jeszcze Heroic Intervention, tak? Czyli ta taka... jak to przetłumaczyć na polski? No, interwencja... Heroiczna interwencja. Heroiczna interwencja, jeśli tak już no, polibliszujemy. Czyli tak, co bohaterowie będą mogli zrobić różne rzeczy, które na przykład będą mogli się dołączyć do walki wręcz, która toczy się obok, mimo że nie byli celem tej walki. Czyli będą mogli wziąć udział w walce wręcz, jeśli oddział obok nich został zaszarżowany. Co powoduje, że znowu bohater, który nie jest dołączony do oddziału, będzie mógł z tym oddziałem walczyć. To jest fajne. Z drugiej strony no, zaszarżujemy taki oddział, licząc na to, że może się dołączy i nam się uda, albo licząc na to, że nam się nie uda i znaczy, że nie dołączy, bo będzie miał wybór, nie musi dołączać, tak? Czyli taki bohater możemy go spróbować skusić do walki wręcz, a nagle gracz kontrolujący powie, że nie, jak jednak pójdę nim gdzie indziej, oni tutaj się zajmą tym. Ciekawi mnie, czy challenge zostawią, czy zrobią coś, czy albo będzie challenge, albo jakoś inaczej rozwiążą. No ciekawi mnie to po prostu, bo zawsze lubiłem challenge. Wiem, że one takie mało wydajne były, bo gościu, który był w stanie na przykład sprzątnąć cały oddział, się musiał skupić na jakimś tam, nie wiem, gównianym sierżancie, tak, z chainswordem imperialnym, czy coś takiego. Ale mimo wszystko dawało to takiego fajnego smaczku. No było fajne. Mnie zawsze w challenge'ach denerwowało to, że wundy, które zostały z challenge'u, przechodziły na oddział, tak? To ale to też wstawili od jakiegoś czasu, bo wcześniej traciłeś te ataki, w którejś edycji, pamiętam. No tak, ale właśnie w chyba siódmej ostatniej było tak, że jeżeli miałem, nie wiem, do postaci jedną wundową, jedną ranową, zadałem 5 ran, to 4 od rany przechodziły na oddział. Mimo że de facto te modele mogły stać zupełnie obok kombatu, tak? Bez sensu trochę dla mnie. No ale to jest. No, po to jest challenge, żeby walczyło 1 na 1, a nie 1 na 50 i jak mu się uda. No, omówiliśmy już wszystko praktycznie, więc myślę, że to jest dobry. Powiedzieliśmy o jednej rzeczy. Chyba zapomnieliśmy o tym powiedzieć. Wspomnieliśmy o tym, ale nie powiedzieliśmy jednej rzeczy, że wszystkie pojazdy, modele, jednostki, bohaterowie, wszystko będzie miało taką samą dokładnie linię profilową z ruchem, WS-em, BS-em. Ranami, toughnessem. Ranami, ilością, tak, no, ran i leadershipem. Także każdy model będzie miał dokładnie tą samą linię profilową, czyli to nam pozwoli na to, żeby na tej skali pokazać, co jest jednak faktycznie mocniejsze, a co nie. Bo czasami mieliśmy coś, tak jak wspomniałem, że coś jest pojazdem i jest już, pojazdem ma swoje hardpointy, a coś jest jeszcze Monstrous Creature i ma jeszcze swoje wundy, tak? Tak mieliśmy do tej pory. Teraz będziemy wszystko mieli na tym samym, więc pojazdy będą miały wundy, tak jak każdy inny koleś. Tylko, że jak mamy kolesia gwardzistę, który ma jednego wunda, terminatora, który ma dwa wundy. Tak będziemy mieli na przykład Land Raidera, który będzie miał wundów 14 albo 15 albo coś tam. Ileś tam. Tak. Jakiś Knight było powiedziane, że couple of dozens, czyli kilka... Dziesiąt. No myślę, że nie, 25 będzie miał. No z 24 no musi mieć, bo powiedzieli couple dozens, więc to jest no 12 kop, tak? Więc to co najmniej 24 musi mieć. Więc będzie ciekawie, będzie... no. Ja bym teraz, panowie, chciał z dziką radością pospekulować, co będzie w starter boxie, bo już mamy dosyć dużo przesłanek, co tam może. Dobrze, to zrobimy sobie segue do tematu, o którym chciałem szybciutko powiedzieć. Wycofuję się z hobby, że tam to wszystko walczy się. W poprzednim odcinku był rage Karola, w tym odcinku będzie mój rage troszeczkę na niektórych ludzi w internecie, bo zróbmy to sobie w formie timeline'u. Cofnijmy się w czasie o kilka miesięcy. Nie wspomnę w tym momencie, czy to był styczeń, czy to był jeszcze poprzedni rok. W każdym razie, wyciekło zdjęcie. Ktoś wziął i to zdjęcie wyciekł.
Na którym mamy jakiegoś starego gwardzistę, chyba metalowego nawet, pomalowanego. Z któryś z tych ala kozackich, rosyjskich. Coś takiego, tak. Z Wostrojan być może to był. Może. Natomiast obok niego mamy plastikowego Space Marina, ale ten Space Marine jest taki troszkę obco wyglądający, bo owszem, głowa to jest jakaś tam od chyba Space Wolfa jakiegoś, coś takiego i tak. Paldrony, okej, może wyglądają znajomo, ale nogi są zupełnie inne. Klata jest zupełnie inna, bolter jest zupełnie inny, plecak jest zupełnie inny. Tak to jak to, Michał się zna na wszystkich markach armorów, więc tutaj trzeba... No jest to troszkę konik, więc no, odróżniam je, tak? Wiem, które były w sprzedaży, są w sprzedaży, a które są zupełnie jakby no, nowe. I pamiętacie zapewne, że ileś tam lat temu była taka afera w internecie, że było zdjęcie sukni zrobione jakimś gównym aparatem, i jedni mówili, że ta suknia jest złota, drudzy mówili, że ta suknia jest niebieska i była wielka bura w internecie. I w tym momencie, jak wyciekło tamto zdjęcie, oczywiście od razu też wojna, że to, te nogi to wcale nie są nowe, to są z detłocza przekonwertowane. Tylko ktoś bardzo równo wyszlifował. Te klata to jest tak, to jest tam z Sigmaryty przerobiona, plecak to też już gdzieś widziałem i w ogóle, i w ogóle. No nie, no ci ludzie byli w błędzie, bo to były elementy nigdy wcześniej nie widziane, no ale niektórzy nie chcieli przyznać. W każdym razie konsensus był taki, że nie wiadomo, czy to jest legitne, czy to nie jest legitne, odłóżmy to na półeczkę, zobaczymy, czy coś się pojawi więcej. No i w momencie, kiedy przyszło ogłoszenie oficjalne 8 edycji Warhammera, pojawiła się strona warhammer40000.com i tam, jak się weszło w odpowiednią sekcję, bodajże hobby, to było pokazane typa zdjęcie przy biurku, i typ trzymał figurkę w rękach Space Marina niebieskiego, prawdopodobnie chciał go pomalować na Ultramarina. I na stoliku przed tymi rękami stały kolejne dwie czy trzy figurki, już w tym momencie nie pamiętam, chyba trzy tego samego typu. Gdzieś tam w tle stoi boks dewastatorów, jakieś tam jeszcze inne rzeczy. I znowu jedni widzieli złotą, inni niebieską, jeszcze inni sraczkowatą kieckę. No bo no, ile ludzi, tyle interpretacji, ja nie wiem, czy to jest jakiś sposób pokazania swojej zajebistości w internecie, że nie spojrzałem, nie przyjrzałem się, ale się wypowiem, bo wiem lepiej, co na tym zdjęciu jest. Bez patrzenia wiem lepiej. A de facto to były te same bicy, które widzieliśmy kilka miesięcy wcześniej na tym dziwnym, skonwertowanym marinie. Te same kolana, które mają dosyć charakterystyczny kształt i takie bąble na kostkach, przypominające tak, odpoczy. Przypominające troszkę Mark 8 Armor u Deathwatchów, ale to nie jest Mark 8 Armor. Ta sama klata, przypominająca troszkę Mark 4, bo z takim wystającym elementem na cycu i schodzącym się zwężająco w dół. Taki sam plecak z jakby dodatkową nakładką na wywietrznikach górnych. Okej, to widać, tak? Nawet nie trzeba specjalnie podbijać rozmiaru tego zdjęcia, widzicie je teraz przed sobą. To jest to samo, co na tej skonfigurowanej figurce, co nie przeszkadzało rzeszy ludzi w powiedzeniu, że nie, ja te bicy znam, ja je mam w pudełku, to jest stare, tam znaczy, wiesz, lat. Stary, nie będę takich ludzi tłumaczył, ale po prostu design team się musi na czymś wzorować. I podejrzewam, że oni, o, to jest fajne, tylko to zrobimy w nowym wydaniu. Rozumiesz, okay, o co chodzi, jasne. Nie? I dlatego mówię, że na przykład klata jest mocno inspirowana Mark 4. No, i tyle. Możesz wyczuć te elementy. Plecak absolutnie niczym nie jest inspirowany. Ma to wspólnego ze starymi plecakami, że jest część środkowa i boczne kulki wywieszone. I to jest wszystko. To jest całkowicie nowy mark plecaka. W każdym razie, jak już przejdziemy do porządku dziennego nad tym, że to rzeczywiście są nowe modele, nowe skalpty i sądząc po porównaniu wzrostu z tym gwardzistą, one będą wyraźnie wyższe od obecnej linii marinów, nawet od tych trzech marinów z Painseta, którzy już są troszkę wyżsi. Okej, okay, nowe modele. I teraz w jakiej formie te nowe modele będą w grze? I tu już wchodzimy w etap spekulacji, gdzie ja sam nie jestem wyrocznią, pytią i nie twierdzę, że mam absolutną rację. Mogę tylko powiedzieć, że mam nadzieję, że to będzie nowa jednostka, która to jednostka może będzie miała inne statystyki, może będzie miała takie same albo prawie takie same jak dotychczasowi marini. Na pewno będą wyglądać troszkę inaczej, bo inny mark zbroi, inny wzrost, idący w stronę True Scale. Druga strona barykady jest taka, że to nie będzie nowy unit, tylko to będzie jakby powolne wypieranie starszych modeli. Co już miało miejsce? Co miało już miejsce, bo ludzie mówią, że to jest Marines 2.0, to jest tak naprawdę Marines 4.0, bo mieliśmy śmiesznych Marinesów z Rogue Tradera. Mieliśmy troszkę tam... Nie nazywaj ich tak. No sorry. Nie byli śmieszni. No... Grimdark. Tak, tak. Właśnie, masz mi ich dać, tych niskich.
Dobrze. No i tak jak mówimy, byli Marinesi z Rogue Tradera, byli potem Marinesi z drugiej edycji, którzy stali jakby kucali do kupy, bolter przed sobą, tak, sztywno. No, niektóre postacie jeszcze do tej pory, chyba któryś tam kapitan Space Wolfów, to nadal ma tą pozę, że w tej ręce trzymam miecz, w tej ręce trzymam bolter i stoję przodem do ciebie. Podziwiajmy jaja. No. Trochę tak, trochę masz rację. No okej, to były druga edycja. Potem była trzecia edycja. I to są już mniej więcej, powiedzmy, te, które znamy teraz, tylko troszkę zmiany były wprowadzone, były nowe wypraski i tak dalej, ale wszystko jest kompatybilne ze sobą. No i wreszcie czwarta jakby inkarnacja Marinesów, powiedzmy, obecnie. To będą ci, którzy będą w starterze do 8 edycji. Co jest istotne, wydaje mi się, że przy tym, że tors jest wyższy, nogi są wyższe, plecak też ma troszkę inne proporcje. Po pierwsze, na ramienniki będą kompatybilne z tymi rękami, albo w ogóle całkowicie ręce będą kompatybilne i bronie, które do tej pory można kupić czy w boksie Devastatorów, czy w boksie Assaultów i tak dalej, też będą kompatybilne. Ktoś mówi, że też zrobił jakąś analizę, że właśnie porównał, jakoś powiększył to zdjęcie, pomierzył coś. To z kolei tak, bo też było takie zdjęcie, ale to już naprawdę malutkie zdjęcie. Dwojga ludzi, dziewczyna i chłopak, stoją przy stole do grania, ubranym w jakieś tam tereny, tam Skyship Landing Pad jest na środku. I są ledwo widoczne figurki, które, jak internet wnioskuje, będą w starterze, no, do 8 edycji. Sądząc po kolorkach, sądząc po rozmiarach, kształtach zbliżonych tych figurek, to są Ultramarinesi kontra Death Guard. No takie ploty istniały. Co by się z grubsza zgadzało, bo... Nawet z tym artem, który towarzyszy każdemu newsowi, że mamy... Część hełmu jest ultramarinesowa niebieska, a druga jest taka zgniła. Tak. No, taka jedna rzecz. Czy to będzie nowy... Czy ci nowi Space Marine, to będą, tak jak wspomniałeś, nowy oddział, czy to będzie nowa po prostu wersja Space Marine'u w ogóle? Warto tutaj wspomnieć o jednej rzeczy. Jak się przyjrzymy temu zdjęciu z biurka, gdzie facet maluje te figurki, wyraźnie widać, że na ramiennikach tych nowych Marinesów jest wyrzeźbiony nie kalkomaniat, tylko trójwymiarowy, tak jak przy Assault on Black Ridge, symbol oddziału taktycznego. Czyli to będą prawdopodobnie taktykale, ale być może to będą nowi taktykale, tak? Bo mieliśmy, że Belisarius Cole od 10 tysięcy lat pracował nad jakąś metodą lepszych Marinesów, Gulliman mu pomógł, więc być może to będą po prostu nowi, tacy troszkę bardziej Marinus z Marinesach, tak? Adeptus Astartes 2.0. Na przykład. No, powiedzmy, wiadomo, na przykład, ale może być tak, ale może być tak, jak mówisz. Znaczy, powiem tak, bardziej prawdopodobne dla mnie jest to, że to jest po prostu. Zaczyna się, tak jak się to ładnie nazywa, phase out starych figurek. Mm-hmm. Wchodzi Nikt nie zabroni grać ze starymi. Nawet w tym momencie, jak wystawimy z Rogue Tradera Marinesów, można nimi grać. I po prostu będzie nowa wersja figurek, która od teraz będzie stanowiła standard. Wszystkie nowe figurki Space Marinów, czy jakichkolwiek innych chapterów Space Wolfów i tak dalej, będą wykonywane na tej podstawie, w tej skali. Dlaczego nie? Coraz więcej figurek dostajemy nowych, które są przeskalowane. Poza tym różnica między gwardzistą obecnym a spacemanem jest tak mała, że musi być jakieś zróżnicowanie. I to było w końcu... Jest to nie flafowe. Nie, w końcu miałoby to sens. No, ale do rzeczy. Zawartość startera, którą tak, już właściwie znamy z przecieków dla sprzedawców. Tak, tak, czyli tak, w podstawce będą kultyści. Nurglowi tacy? Tak, nowi nurglowi. Półzombie, tak? Nowi nurglowi kultyści, tak. Bo to widzieliśmy na tym filmiku. Są te fotki takie, które dawali, że widać te modele Death Guardów już ładnie pomalowanych. Będą kultyści, Plague Marinesi, Terminatorzy. W ogóle kiedyś dawno, dawno temu, chyba za, nie wiem, 2-3 lata temu, wyszedł taki news, że mają wyjść jakby... tacy centurioni, obliteratorzy, ale dla Plague Marinesów i mieli się nazywać coś tam Plague Wardens, czy jakoś tak. No i teraz wychodzą nam nowe Terminatory, tam ludzie rozkminiali, że jeden ma jakąś dziwnie wyglądającą broń, więc może będzie jakiś, nie wiem, Toxic Cannon, czy coś w tym stylu. I mi się wydaje, że to mogło być to, bo jak wiemy, chociażby z modelu Bloodthirstera, który wyszedł chyba w 2015 roku, że na wyprasce jest data 2012, więc on był 3 lata wcześniej już zrobiony, więc myślę, że być może ktoś kiedyś tam zobaczył tych których teraz widzimy. To jest to, co ja zawsze mówię, że Games Workshop ma już to przygotowane na lata do przodu, więc oni doskonale wiedzą, co robią. Teraz tylko po prostu na informację. I to, że to na przykład wycieka taka informacja w zeszłym roku czy półtora roku temu, ktoś po prostu musiał przez jak gdzieś tam przypadek zobaczyć coś i nagle powiedział, tak? Ale do rzeczy, będą jeszcze poza tymi termosami, Plague Wardenami, załóżmy, nazwijmy ich,
Będzie jeszcze oczywiście jakiś Lord. Tak, ma być Lord i mają być... Plague Drony. Plague Drony, które wcześniej były dostępne tylko z Forge World. W Żywicy. Więc w Żywicy i z Forge World. Więc prawdopodobnie z Plague Dronekami może być tak, tak niektórzy ludzie spekulują na forach, że będzie tak jak z DevCoptami dla orków. One były tylko i wyłącznie dostępne w tym zestawie Assault on Black Ridge. Tylko tam, nigdzie indziej nie można było kupić plastikowych dronek. No i teraz ewentualnie w tych boksach, które wychodzą dla w tym Battle for Voldrus, czy jak Waldrus, czy Vedros. Bardzo mnie zastanawia, czy dostaniemy te figurki jako takie, nazwijmy to, legitne figurki, które sobie mogę złożyć na 10 milionów różnych sposobów. Czy to będą snapfity takie jak były w Dark Vengeance, które były świetnymi modelami, ale bardzo trudno je było customować, bo trzeba je było kroić po prostu. Mhm. Więc wracając do tego zdjęcia z biurka, gdzie facet maluje te figurki, dwóch Marinesów, którzy stoją na tym biurku, mają identyczne pozy. I to nie są pozy, które raczej byś uzyskał sklejając oddzielnie rączki, oddzielnie wszystko, więc tu jestem na 99% pewien, że to są przynajmniej w przypadku tych Ultramarinesów snapfity. Snapfity jak Dark Vengeance, tak? Jeżeli, wiesz co, jeżeli chodzi o kultystów, czy jakieś jak takie rzeczy... Jak we wszystkich starterach tak naprawdę, jak to. Jeśli chodzi o kultystów, to jestem w stanie, wiesz, jestem w stanie stwierdzić, że tak. Bo tam masz mało opcji tak naprawdę na tych kultystach, tak? Możesz mieć albo ciężki staver, albo... Tak, tak. Jest mało zróżnicowania, tak? Poza tym kultyści sami w sobie, ten boksik kosztuje 25 zł, masz 5, tak? Więc jak chcesz mieć wszystkich z pistoletem i ten, no to nie musisz wydawać fortuny, żeby sobie 10 składać. I 10 składać z ganami. Oprócz tego, że wyglądają nudno, bo masz na przykład w tym samym oddziale masz 3 czy 4 identyczne modele. Nie. To... Nie masz. W oddziale 10 masz wszystkich takich i wszystkich innych. Dopiero jakbyś większy oddział. Ale jeżeli rozdzielasz oddziały na tych, co mają pistolet i chopa... A, okej. Okay. To o tym mówię. Nie zapamiętam. Natomiast jeżeli... Bo podejrzewam, że tak. Plague Marinesów będzie można kupić osobno w pudełku. Tych Terminatorów plagowych też myślę, że będzie można kupić osobno w pudełku. To wydaje mi się, że jeżeli będzie można dostać te modele, tak jak na przykład z Burning of Prospero, teraz można dostać tych Mark III czy Mark IV z Skalta osobno, jako box, to oni nie zrobią tego jako snapfity. Wydaje mi się, że niektóre modele mogą być rzeczywiście takie snapfitowe, składać do tak i... Stosując analogię do Dark Vengeance, czy możemy kupić Chosenów, którzy nie są snapfitowi teraz, takich plastikowych? Nie możesz. Dziękuję. Dostaniesz takie modele i tylko tam je możesz dostać. Ja tak podejrzewam. Kultystów nie kupisz normalnie innych kultystów, jak masz w podstawce Dark Vengeance. Tak, to prawda, że sierżanta kultystów musisz kupić. Nie ma, po prostu. Tam są i kupujesz te zestawy, chcesz zbudować. Tak samo było z Dark Vengeance, jak ludzie chcieli sobie zrobić na przykład tych Deathwing. Kupowali 3 boksy na przykład tego, brali Terminatory, brali te wszystkie oddziały, snapfit, namalowali ich, koniec. No. Wiesz, znaczy jeszcze jest ten motyw, że wyszli nam Rubik Marines. Mhm. Wychodzi nam Magnus, wychodzą nam Rubik Marines i oni są tradycyjnie z różnymi opcjami. Wychodzą nam Termosy do Thousand Sunów. One też są z opcjami. I teraz tak, na horyzoncie jest Mortarion. Widzieliśmy kosę na zdjęciu. No nie kryjmy się, to będzie Mortarion, tak? Była to taka fotka mikroskopijna, którą można było zobaczyć. Wyjdzie drugi Primarcha chaosowy. Podejrzewam, że wyjdzie za jakiś czas jakiś Primarcha lojalistyczny. Albo Lion, albo Korax, albo Jagatai, no któryś, który nie umarł, tak? I myślę, że jeżeli w zinchowe jednostki dostały ten zestaw różnoopcyjny, to myślę, że ci Plague Marinesi i Terminatorzy będą różnoopcyjni, wydaje mi się, strzelam teraz, wyjdzie starter, zobaczymy. Natomiast Lord, Plague Dronki i kultyści będą... Składasz tak i nie masz innej opcji. Albo tniesz nożykiem. Jest taka szansa. Ja bym raczej optował za tym, że nie będą dostępni. No dobra, ale co będziemy mieli po stronie lojalistów, czyli Space Marine'ów? Co będziemy tam mieli? Z tego co wiemy, dwa oddziały tych nowych taktykali. Tak jest. Oddział Devastatorów, oddział Assaultów i nie wiem, czy HQ jakieś? Libra, Kapitan i chyba coś jeszcze. Nie, Libra i Kapitan. Tak? Nie będzie Dreda żadnego? Wydaje mi się... Aha, Droppod będzie. Dropod będzie w tak, z tego, co widzi... A ciekawe, czy chaos będzie miał jakieś pojazdy. Z tego, co widziałem, no, dronki. No, ale no, tym nie pojeździsz. No, dropodem też nie pojeździsz. Nie, wiem, że miał być jakiś pojazd, to będzie dropod, tak.
Bo widziałem na zapowiedziach tych, którzy dostają tam sklepikarzy. To pewnie dostaną ci, hałasznicy dostaną w opór tych kultystów. Podejrzewam, że będzie ze 20 co najmniej. No 20 musi być, tak? Będzie pewnie... Terminatorów będzie 5. 10 tych kolesi. Plagasów i... może być 10-15. Tu może. Bo tak to w tym momencie, jeżeli jest tak mało tych plagasów, to jeżeli mielibyśmy sobie kupić boksa, nie wiem, synek z bratem kupują boksa, malują sobie armię, no to w tym momencie tak samo jak było w Black Ridge, że orkowie praktycznie byli dominowani, tak? No, jak miałeś to... tylko, jak miałeś tylko Black Ridge, nie że dodajesz modele, tylko kupujesz no, Black Ridge i chcesz grać, tak? 800 do 500 punktów chyba było. No, orkowie dostawali po prostu bęcki, także... Ale w Dark Bendis było to samo. Może być to samo, natomiast oni, zauważ, że oni idą jakby, żeby coraz bardziej tą grę balansować, więc... Może, no. No zobaczymy, po prostu. W każdym razie pudełko... Na pewno te pudełka, Vince kupi jedno, ja kupię drugie. I się wydaje. Ja mu dam Edgardów, on mi da Marinesów. Pudełko będzie w cenie 400 zł, z tego co już wiemy, bo ma po prostu na tyle kosztować tam... 127 dolców? Coś takiego? Z naszego sklepikarza pewnie taniej. No 400 zł. Aha, to u niego 400. Tak. Czyli na GW będzie drożej. Tak. Okej. Okay. Ale niewiele drożej. Nie jestem pewien, jak nam Tyspi mówił, ale że będziemy około 400 zł coś płacić, więc będzie dobrze. Mhm. 475 mam pierwszą cenę powiedział, więc... Bo będzie tam dużo figurek, naprawdę dużo 475 figurek. 475 czy 370? 400. Tak, 75. Ale... Tak, tak. Prawie ale... 500, nie prawie 400. No, tak, no sorry, to no. Ale jest tam, wiesz, nowopór figurek i jest to, tym bardziej taka wysoka cena dosyć zaporowa jest zmuszeniem do tego, żeby to kupiły dwie osoby, po prostu. Kupcie we dwóch, no bo 500 zł na przykład dla początkującego gracza to jest ogrom pieniędzy. No stary, dla mnie to jest ogrom pieniędzy. No. Jak 300 to wydam, ale 5 to no. Już trochę mnie przytkałeś, trochę mi Hardon spadł na startę Boxa. 475 z tego co wiem będzie kosztował w GIL, a nie u nas, nie w naszym lokalu. No zobaczę. Więc, ale to jest tylko co wiem, to może być zupełnie nieprawdziwe, jeśli ktoś wie, zna jakieś map potwierdzone info, niech nam da znać w komentarzu, bo wtedy rozwijają się jakieś ploty. To są tylko jakieś tam gdybanie i to co wiem z niepotwierdzonych informacji, no ale, bo na przykład niektórzy ludzie też się mylą, którzy mówią do sklepów, więc to tylko Crispin jest na przykład. Albo specjalnie sieją. Tak. Złe ploty. Defetyzm. No dobrze, moi drodzy, mam nadzieję, że jesteście tak samo podjarani 8 edycją jak my, bo my jesteśmy bardzo... Jesteśmy tak podjarani, że już jest zmęczeni. Jesteśmy bardzo podjarani. No, to też mnie rozwala, kiedy ci ludzie na internetach, którzy, wiesz, tam, nie wiem, 3, 5, 10 lat narzekali, że Games Workshop nie ma obecności w mediach socjalnych i w ogóle nie daje żadnych informacji. Informacja jest dopiero na tydzień przed rewizją czegokolwiek i oni nie potrafią klientów obsługiwać tak jak trzeba i w ogóle nie cierpię Games Workshopu i tak dalej. Ci sami ludzie teraz, kurwa, no nie mogę wytrzymać tak dużo informacji, no niech już wypuszczą to, a nie tylko te artykuły stawiają, no nie można aż tyle podawać. Ale faktem, no. Stary, że zobacz, jak podejrzewam, że u ciebie też, jak te wszystkie newsy zabiły jakąkolwiek ekscytację Shadow War Armageddon. Ja w ogóle o tym nie myślę. To prawda, że całkowicie odciągnęło. Moim zdaniem zrobili sobie bardzo ogromną krzywdę sobie zrobili, tym właśnie, co o czym mówicie, bo dokładnie mam takie samo uczucie. Zacząłem robić tereny, zacząłem myśleć o armiach, zaangażowałem się w organizowanie tego turnieju w przyszłym tygodniu i powiem wam szczerze, że nie mam zupełnie energii, jak wiecie, takiej wewnętrznego drive'u, żeby to zrobić, bo wali mnie już to tak naprawdę. Shadow War niech se będzie jako odskocznia, jako ten kill team 7 edycji, a ja chcę zagrać w 8. Ja po prostu chcę teraz już doczekać się swoich modeli, swojego podręcznika, bo modele mam, swojego podręcznika chcę się doczekać, chcę zagrać, chcę wystawić modele na stół, chcę stworzyć rozpad podstaw i rzucać kostkami, grając w 8 edycję. Nie w Shadow War Armageddon. Ostatnią rzeczą, o którą chciałem wspomnieć, jeżeli już jesteśmy w 8 edycji, to jak 8 edycja ma się do Horus Heresy. I tutaj dostajemy, żeby było ciekawie, z Forge Worldu, z GW i z Black Library sprzeczne informacje, bo jeden newsów był taki, że Horus Heresy zostaje w 7 edycji i myślę, że głównie jest to podyktowane tym, że niedawno wyszła kolejna książka Inferno, więc nie mogliby wydać książki, która była bardzo długo oczekiwana i w tym momencie powiedzieć: dobra, ta książka już nieważna, zasady są nieważne,
Ludzie by po prostu chyba im spalili headquarters, zwłaszcza, że te książki nie są tanie, tak? To nie jest 50 czy tam 70 zł, tak jak zwykły Dex. Tylko 300. No, więc byłby rage, ale z jednej strony mamy newsy, że zostaje w siódmej edycji, a z drugiej strony, jak kupicie sobie jakąkolwiek tą czerwoną czy czarną książkę do herezji z wersji cyfrowej, to jest taka informacja na czerwono, że zasady zebrane w tych książkach będą wkrótce nieważne. Oczywiście cały lore i piękna oprawa będzie zdobić waszą półkę i możecie mieć po prostu dla flafu tą książkę i się cieszyć w ogóle. Przepraszam, w wersjach elektronicznych będą zdobić moją półkę. No, chyba ale dyskietka. Musisz sobie kupić tyle tabletów, ile masz książek i ile wiesz. Nie, stary, no jakbyś kupował... Kurde, to nie wyjdzie. Jakbyś kupował też sobie wersję, no bo to jest news ten. Więc nie wiadomo. Ja się spodziewam, bo mają ogłosić dokładnie, jest jakiś event, tam chyba 24 czy tam 20 maja, mają dokładnie powiedzieć i ja myślę, że przez ten rok do 2018 jeszcze herezja będzie w siódmej edycji, natomiast jak wyjdzie Angelos, ta nowa książka, to przejdą do ósmej. Bo w tym momencie musieliby przepisać... No ale to ile tam osób to dotyczy? 4 osoby na całym świecie, które grają w 30? W Polsce pewnie tak. Ale nie, kwestia jest po prostu taka, że jest w 30 strasznie... Morale ma strasznie duży wpływ na to, co się dzieje, więc... A morale zostało bardzo zmienione w ósmej edycji. Więc muszą usiąść i tak, przepisać wszystkie legiony, muszą przepisać Solar Auxilia, czyli tą gwardię z 30 milenium. Muszą całe mechanikum przepisać. Więc jest naprawdę... I demony muszą przepisać, bo demonami też można grać przecież w 30. Więc naprawdę roboty jest dużo. Chyba że zaczęli już to robić wcześniej. Na pewno. Na pewno już wiedzą dokładnie, co robią i to nie jest, wiesz, to nie jest reakcja... Natomiast myślę, że będą starać się odczekać, żeby po prostu ludzie nie mieli Rage'a, którzy kupili dopiero Inferno. Oczywiście, że tak dadzą jakiś rok, żeby mogli sobie pograć i już się mentalnie przygotować, żeby, wiesz, ten żal z dupy się wylał przez, wiesz, 12 miesięcy, a nie przez miesiąc po prostu. Nie, no stary, wiesz, jak dawali vouchery za ten, za kodeksy, które kupiłeś, no to wiesz, jak w tym momencie by Forger musiał vouchery za każde Inferno dać. No dlatego dadzą rok, żeby nie dawać żadnych voucherów. No, to ogłosić upadłość. Syndyk wyprzeda figurki. Dobrze, moi drodzy. Zakończmy ten fantastyczny odcinek. To trochę już długi nam wyszedł w sumie odcinek. Chcielibyśmy w komentarzach, żebyście pozostawili wasze opinie na temat tego ósmej edycji. Ósmej edycji, jak wy się czujecie z tym. Chciałbym jeszcze tylko przypomnieć... Czy już palicie swoje armię? Tak. Jak wy przedajecie tanio, to dajcie znać. I tak. Ale powiem wam szczerze, że tak jeszcze na zakończenie. Ostatnio robiłem porządek u siebie tam na strychu w swojej jaskini i się zastanawiałem, czy... Tak wiecie, może... Przyszła mi taka myśl przez głowę, czy nie otworzyć jakiegoś pudełka i pochować wszystkie kodeksy i wszystko z siódmej edycji i tych starych edycji, po prostu schować i tak, wiecie, żeby mieć to uczucie, że zaczynam od nowa, nie? No bo to jednak jest jakaś przełomowa, jakaś duża zmiana, przy której znowu jestem, a tak, wiesz, mocno zaangażowany, żeby po prostu schować te wszystkie deksy do White Dwarfy, cokolwiek, odciąć się grubą kreską po prostu od tego i zobaczyć, co teraz będzie się działo i tak dalej. No, nie wyrzucam, broń Boże, nie będę niczego palił, bo nie jestem idiotą, ale tak wiecie, żeby mentalnie się do tego inaczej przystosować. Nie wiem, jak wy do tego podchodzicie. Ja sobie deksy zostawiam na pamiątkę na półce. Jedyne co, to trochę żałuję, że jak wyszły Traitor Legions, to zagrałem z wami dużo bardzo tych killteamów, ale zagrałem bardzo mało dużych gier, na przykład nie wiem, na 1000-2000 punktów, tam 2500 punktów. I szkoda, bo w końcu moja armia dostała jakieś takie unikalne smaczki, unikalne zasady, jakąś unikalną formację, tak dalej, tak dalej. Ten Chaos Warband wyszedł, gdzie wszyscy mieli Objective Secure, więc można już było na równi pograć na przykład ze szwagrem, z jego Space Marinami. I tak naprawdę to nie udało mi się... Nie sądzę, że to jest sobie, a propos tego, że nie zdążyłeś. Jak wyszedł Kodeks Marinesów, formacja Battle Company była już w szóstej chyba edycji, nie? Wyszedł, no to, a dobra, maluję Demi Company. No i malowałem, już jestem tak blisko, zostało mi 10 modeli. Nie będzie tej formacji. Ale stary, no ja robiłem tą formację z raptorami, że muszę ich mieć 15. Mam zrobionych chyba 8 czy 9, nie? I też się wszystko muszą walić. No cóż. Ale i tak jesteśmy napaleni na tą ósmą edycję. Wiesz, incentyw był, żeby przynajmniej pomalować, popchnąć te modele do przodu. Oczywiście, nie? Że tak.
Także czekamy na połowę czerwca. Myślę, że jakoś mniej więcej w tym czasie, może troszkę później niż zwykle, ukaże się nowy odcinek Złotego Tronu, bo pewnie już będziemy chcieli pierwsze doświadczenia z grania również podsumować i przekazać Wam. Dobrze, a teraz rzecz specjalna. Przerwamy na chwilę i wracamy do Was za 5 dosłownie sekund. Przepraszamy bardzo, fałszywy alarm. Warhammer Community postanowiło, zamiast wydać nam kolejną porcję zasad, puścił nam co? Warzone Damocles. I nie ma nic interesującego tam. I jeszcze Faction Focus o demonach, więc tak. Jak lubicie demony, to... Jest co poczytać. A na razie żegnamy się z Wami. Żegna się Zygi, Vincent, Szwagier i Vincent. Na razie. Widzimy się w 8 edycji i w 8 odcinku. Coincidence? I don't think so.